Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera i dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić nocną rozmowę o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, bo dzisiaj z nami są ludzie, którzy znają się doskonale na sporcie, bardzo dobrze na biznesie i trochę na przedsiębiorczości. A oprócz tego, no właśnie, jeden mówi o sobie lub pisze o sobie w stanowisku pracy Chief of Beka, co jest w ogóle zajebiste moim zdaniem. Czy zawsze chcecie mieć takie stanowisko, to jest absolutnie genialne. A drugi, no drugi właściwie zajmuje się głównie IT. Właściwie nie wiem dlaczego on tutaj jest z nami w studiu. No dobra, jest z nami Bartosz i Łukasz. Cześć. Cześć. Cześć, witamy. Który jest Bartosz, który jest Łukasz? To ja się przyznaję do Bartosz. Tak. Ja wezmę drugie wolne. Chief od Beka. Chief od Beka. Co znaczy być chief od Beka? Of Beka właściwie. Robię taki przesiew żartów. Jakie żarty się dobrze sprzedają. Jakie żarty warto wypuszczać. Jakie żarty do nas przychodzą. Czy puenta się zgadza? No, generalnie jestem takim. No, żart jest hubem żartu. Tak, dokładnie. Jesteś hubem żartu. Można do mnie pisać tak. A ty zajebiste, właściwie. Bo z tego co myślisz, już jest taki mem na przykład z hubem. I takie małe, duże. Tak. Jeszcze S w kształcie pitej dzisiaj bardzo znanej. Trochę już rozumiem, że to jest też mój opis na LinkedInie, który tak. Widziałeś. I my trochę staramy się podchodzić też z poczuciem humoru do takich przestrzeni, nawet jak LinkedIn, i postanowiliśmy trochę połączyć ten żart z biznesem. Staramy się to robić i nawet dlatego sobie powymyślaliśmy różne stanowiska. Ja jestem chief od Beka, tam ktoś był jeszcze senior copywriter. Ja byłem business żart development. Business żart development, także, także są to trochę takie stanowiska, które może nie znaczą za dużo w świecie prawdziwego. Czekaj. Znaczy, jeżeli w biznesie przyjął się i się absolutnie przyjął Chief Happiness Officer i to jest absolutnie już dzisiaj w wielu korporacjach na świecie jest to absolutnie poważne stanowisko. Mało tego, ta osoba ma bardzo poważną rolę. Ona faktycznie dba o szczęśliwość, bo to nie tylko o szczęście całej załogi. Więc ja myślę sobie, że dokładnie Chief of Beka byłoby fajne, tylko to jest też Chief Beka Officer powinno być. No. Jakby bez oficer się nie liczy. Ja no. Bardziej chyba bym wolał Chief Sarcastic Officer. Wow. Tylko żeby było w tej kolejności, żeby nie było Sarcastic Chief Officer. No, to jest ważne. Bo to może być ważne. Dobra, ale to jest bardzo ważne. Wy powiedzieliście, że faktycznie żenicie żart z biznesem. To ja bym chciał jednak, żebyśmy trochę też spojrzeli na was nie tylko przez wasze osoby, ale przez organizację, którą reprezentujecie. Klub komediowy. Czym jest klub komediowy? Klub komediowy jest hubem. Korzystamy z nowych słów. Nie, Klub komediowy jest takim projektem, który już istnieje parę lat. Trochę się wywodzi z Chłodnej 25. Nie wiem, czy kojarzysz jeszcze, jak istniała. Ale chciałeś mi wyrzucić, że jestem taki stary, że już mogę mieć po prostu demencję, już nie pamiętasz? Tak, to jest słuszne. O to mi chodziło. Dużo się nie pomyliłeś. Dobrze. Tak naprawdę to istniejemy na Placu Zbawiciela jako miejsce już tak z 6-7 lat. Mamy tam swoją piwnicę, którą dostaliśmy od miasta na kulturę. No i z czasem zaczęliśmy trochę poszerzać tak naprawdę naszą działalność, bo nie dosyć, że postanowiliśmy na przykład przed pandemią otworzyć drugi lokal, co chyba nie było najlepszą. Naprawdę? Najlepszym czasem na inwestycje w gastronomię. Klub Rakieta, otworzyliśmy też drugi lokal.
To nasza działalność to właśnie oprócz miejsca to jest banda 30 komików, którzy też dla biznesu i piszą, wymyślają, robimy eventy zamknięte, przekuwamy, dośmieszamy, a ostatnio nawet też staramy się być bardziej oprócz takiej agencyjnej działalności też taką instytucją, do której się zwracają po napisanie scenariusza. Mamy kilka projektów w trakcie też. Telewizyjne, filmowe, serialowe. I gra na przykład, Metamorfozy? Tak, tak. No też Łukasz wspomniał, to napisaliśmy dialogi do gry nawet rok temu. Wyszła, się nazywa Metamorfozis i jest to gra, która polega na tym, że się budzisz jako robak w kafkowskim świecie. To często tak mi się zdarza. Ja też tak czasami mam. Ja mogę ci podać swoje dialogi. Większość jest wewnętrznych, tak, ale... No, mogliśmy cię włączyć na pewnym etapie do koprodukcji z nami. No ale napisaliśmy całe dialogi. Gra wyszła po angielsku i można w nią pograć. Dialogi są po polsku. Dialogi są po polsku, nikt nic nie rozumie. No, nie, ale tak. Działamy szeroko, tak naprawdę. Nie, tak, nie ma granic, nie ma granic. Ja pytam, która kamera mnie bierze, to jest podstawowa rzecz. Znaczy, jest tam. Znaczy dla tak takich jest. Laików zupełnie, którzy kompletnie nie wiedzą jeszcze, to, no to my przed pandemią graliśmy w klubie codziennie tak naprawdę i 2-3 spektakle, a w weekendy to 7 się zdarzało. Ale 7, w sensie 7 spektakli różne osoby. Czy był ktoś, kto na przykład ty wyglądasz na takiego, ty jest twardy, że po prostu 7 podrząd. Ja robiłem pompki cały czas. tak, 3 spektakli, nagniatałem, sportowiec. Nie, ale to suma w roku była 800? Ponad 800 chyba spektakli w 2019 roku. Tak, w 2019 mieliśmy tak między 700 a 800. Czyli to wyście wywołali COVID, bo chcieliście odpocząć po prostu. Trochę tak. Tak, odpocząć zwłaszcza od finansów. Nie przejmować się tymi głupimi finansami. Nie, pieniądze były bez sensu. Przecież teraz ludzie nie chodzą do teatru i nie mogą mieć otwarte... Więc oszczędzają. Tak, oszczędzają na klub komediowy. Dzięki tak. Wam ludzie oszczędzają pieniądze. My przestaliśmy jeść i tak to się jakoś składa. No tak z 50 tysięcy osób nas przewinęło się w rok temu przez nasze miejsce. Więc tak na mapie rozrywkowej Warszawy to myślę, że jesteśmy dosyć rozpoznawalni już. I nawet już tak poza tą Warszawą taka marka klubu komediowego gdzieś tam też już jest trochę rozpoznawalna. No dobra, to skoro mówimy o rozpoznawalnej marce, to ja jednakże tutaj sobie zrobię małe rozpoznanie dotyczące reguł tego programu dla tych, którzy są z nami na żywo. Pamiętajcie, możecie zadawać pytania. Wy zadajecie pytanie, wtedy ja je tutaj widzę w komentarzach. Zapala się lampka. Lampka jest symbolem tego, że pojawiło się... I świąt. Lampka jest symbolem pytania i świąt. I to jest coś, co będzie oznaczało, że ja wtedy to pytanie będę czytał i wtedy wy będziecie mogli na nie odpowiadać. Czyli faktycznie widzowie, gramy taką interaktywną grę, która się pojawia. No dobra, to ja zanim przejdę do tego, co rozsławiło was w ostatnim czasie, czyli nie tylko pisanie scenariuszy, ale też poprawianie nieudanych produkcji reklamowych, to chciałbym jednakże wrócić do tego fundamentu, bo ja mogę się tutaj pochwalić, że dokładnie w tym miejscu byliście jakiś czas temu, ty byłeś nawet, i sobie dokładnie siedziałem tutaj, robiliśmy event dla klienta. W ogóle moim zdaniem, no ja niestety żyję z tego, niestety, na szczęście z tego żyję, żyję z eventów dla klientów i ja uważam, że wy jesteście absolutnie idealną formułą na online. Znaczy jesteście jedną z tych rzeczy, która w online nie wchodzi. Tak nam się wydaje, że mam taką nadzieję. Mówisz o tym spektaklu, w którym graliśmy między innymi, Hubert grał Rekina. Graliście kurwa tylko Rekina. Rekin był wszędzie. Rekin był w tysiącu odsłon. Tak. No, teraz mamy taką obserwację, że ludzie potrzebują przełamać online czymś śmiesznym, bo te wideokonferencje już każdy umiera. Po prostu ile można patrzeć w ekran i mówić do tej kamerki i słuchać częściowo nudnych rzeczy, tak nam się wydaje. A moi koledzy robią same nudne rzeczy, ja jestem tym takim wyjątkiem interesującym i ciekawym, a później wchodzicie wy jako śmieszni. Tak, a my robimy, można używać słów niecenzuralnych? Radio kurwa. Już. Kurwa było, ale nie wiem, bo może tylko prowadzący może, więc możecie. Można. Próba mikrofonu. Bo powiesz przekleństwo, zapala się lampka. Tak, dokładnie. 3 razy i wychodzę. Ja znam kilka brzydkich słów w życiu, widzowie też. A okej, no to no, wchodzimy i robimy taki komiczny rozpierdol. No, po prostu robimy, co nam
często przyjdzie do głowy, chociaż faktycznie, gdy działamy dla biznesu, to co widziałeś w takim streamie, no to jednak wiemy, co klient chce i staramy się nie robić tych rzeczy, których tam klient by nie chciał. Co śmieszne, w ostatnim tygodniu 5 jobów, tak nazywamy te realizacje, każdy klient powiedział, że nie chce, żeby był Holokaust. To jest na przykład słowo, to wydaje mi się, że trzeba nam to powiedzieć. Chciałbym zobaczyć firmę, która chciałaby tak, nam dokładnie. Firmę Holokaust. Nie? Zawsze jesteśmy zawiedzeni, że nie możemy, ale no, w każdym razie dostajemy brief, naprawdę? W którym nie, Hitler to dobrze, jakby nie było, Holokaust też zły, no to wiemy. Ale często jest tak, że czasami nic nie można, bo wypadają rzeczy pod tytułem religia, wypadają jakieś skojarzenia związane z rasami, wypada wszystko, co jest na czasie i jest kontrowersyjne i potem się okazuje, że można tak nagrać drzewa i kamienie. Nie jesteśmy dokładnie. Za bardzo, nie? W sensie, że nas raczej nie jara, nie wiem, właśnie... Wow, teraz pojedziemy mega po bandzie. Tak, tak, dokładnie tak. Znaczy, mózg improwizatora, to jest dość ciekawe, działa w ten sposób, że czujesz, że nie ma granic i możesz się bawić wszystkim. No ale z tyłu jest ten człowiek, który jest jakoś ułożony i wiesz, że pewnych rzeczy po prostu nie robisz, pewne cię nie śmieszą. Więc z tego nawet nie to, że unikamy, tylko nie przychodzi to nam do głowy, ale fakt, że przychodzą nam do głowy takie rzeczy, no bo pamiętam, Bartek, nie tak dawno chciałem powiedzieć, to było jedno z ostatnich spektakli, jak jeszcze na żywo graliśmy. Bartek był człowiekiem mchem i nie zajęło to nawet sekundy, jak słuchaj, się przeistoczyłeś. Ale moim zdaniem nawet chyba nie wyszedł z tej roli, jeszcze do końca. Jestem człowiekiem mchem, reprezentuję mchy i to jest obrażanie mniejszości mchów. Więc jakby, dokładnie. Proszę, mchów i paproci zresztą. Mchów i paproci. Mamy też swoje koło poselskie, więc jakby proszę o jakieś reguły, dobrze? Tak. Łukasz bardzo ładnie to powiedział i ja nie będę tutaj nic więcej dodawał jako człowiek mech. Dobra, ale ja nie, więc, ach, ja, więc ja bym musiał o tym trochę rozmawiać jednakże, bo ja się zgadzam z tym, że wy wchodzicie i robicie sceniczny rozpierdol i to jest absolutnie cudowne. Dajecie ludziom możliwość zresetowania się i to, co jest najpiękniejsze, to jesteście względnie szybko, znaczy przez to, że wchodzicie w improwizację, to jesteście bardzo szybko wejść w strukturę firmy. Tak, znaczy jakby, jeżeli się nauczycie słownika, który nie jest jakoś bardzo trudny i będziecie wiedzieli, że oni robią porzeczki mrożone zamiast samochodów, no to dość łatwo jest wejść i zacząć to robić. To jest trudniejsze dla ludzi, którzy przychodzą i pracują scenariuszem. Tak? No bo jak masz scenariusz, jesteś stand-uperem i nagle ktoś, wiesz, masz napisany stand-up, nad którym pracowałeś 2 lata i ktoś ci wychodzi i mówi, ty, a teraz czy mógłbyś tam jeszcze wpleść 2 żarty o firmie, tak? To nie jest takie łatwe, a wy wchodzicie, bang. To jest trochę, no, sam to zauważyłeś i to jest właśnie dla nas właśnie taka elastyczność, nie? Bo my wypełniamy i tak treść improwizacją, ale dostajemy jakiś brief, dostajemy jakieś założenia. Fajnie jakbyście w tej scenie na przykład się pojawiło 2 pracowników z naszej firmy, którzy używają słów i tu jakieś skróty, ASAP, nie wiem, nie, ale czy tam nawet bardziej związane z firmą. Tak, tak, jakieś inside'owe rzeczy. Ich smaczki i tak dalej, więc to jest nasza przewaga właśnie nad tekstem napisanym, bo tak jak sam powiedziałeś, stand-uperzy, no oni długo piszą swoje też teksty i oni je próbują, a potem no tak szybko nie napiszesz czegoś, nie wiem, dla firmy, która robi pożyczki, nie? Pożyczkowe żarty. Nie znamy. Więc dla nas ta improwizacja, wiesz, połączenie tego impro z dopasowaniem, my to nazywamy w ogóle spektakl szyty na miarę, tak biznesowo. I szyjemy ten spektakl na miarę klientów wtedy. No dokładnie tak jak mówisz. Łatwiej nam jest to uszyć, bo to też może trochę od kuchni. Spektakle improwizowane, one są w 100% improwizowane, ale my wiemy, jaka jest struktura takiego spektaklu. Jak mamy zagrać pół godziny spektakl fabularny, no to przynajmniej wiemy tyle, że musi być jakieś rozpoczęcie, rozwinięcie tej akcji, zakończenie, albo że gramy w jednym miejscu, tylko jest to powiedzmy biblioteka, gramy w różnych zakamarkach tej biblioteki. To jest jakaś struktura dla nas, bo znamy przynajmniej trochę kontekst, ale wszystko w środku jest już szyte na scenie, nie na miarę, tak jak Bartek mówi, że na miarę dla klientów, ale w improwizacji jako takiej. Jak przyjdziesz do klubu komediowego na jakiś spektakl, to on ma jakieś założenia. No nie wiem, przychodzi mi na szybko do głowy żony Wilanowa. To my wiemy jako improwizatorzy, że tam pojawi się na początku jakaś żona Wilanowa, która opowie o jej świecie, o tym, czy ma męża, kochanka, z czego żyje, gdzie mieszka, w willi,
jakimś lofcie. W nowej willi, bo powiedziałeś, że to ma być tak, Wilanowa. Dokładnie, no, więc... dokładnie, Wilanów. No i potem my do tego gramy spektakl, ale wiemy, że zaczynamy to od tego, że ktoś wyjdzie i coś powie, że to będzie jedna osoba i takie ramy spektaklu my znamy. Natomiast, co jest uważam najlepszym komplementem dla improwizatorów, pytanie po spektaklu, czy to nie było improwizowane, że myśmy się umówili. Tak, dużo ludzi nam mówi, no ale powiedzcie, no, macie swoje teksty, nie macie to przygotowane. No i zawsze musimy mówić, no nie, jakby struktura jest... A nie mogę ci powiedzieć, tak mamy i koniec dyskusji. Mamy spokój, byłby spokój. Tak, wszystko udajemy. Przyszliśmy tu po to, żeby powiedzieć, która kamera mi tam nie bierze, że po prostu to nie jest improwizowane. A to też dobrze, bo nie musimy, te nasze napisane żarty tak. Łatwiej wchodzą. Ale to jest najlepszy komplement, jak ludzie mówią, że to nie jest... To było... 7 lat temu Bartek był człowiekiem mchem, ja chciałem sprostować. I teraz jestem człowiekiem porostem. Tak. Przeszedłem w fazę porostu. Odcina kupony od tego. Jeżeli szukasz sensu w tym, co mówimy, to też może go nie być. To jest... tak, nie, ale dobra. Dobra, ja bym chciał, jakby tutaj, bo pnąć, mamy kilka osób, Nawojka wam pisze. Po pierwsze napisała Siema Zając. O, cześć Nawojka, hej. Do kogo napisała Siema Zając? Do mnie, jestem Zając. No, na ja Wojkę. Jestem mech, a to jest Zając. Tak, mech i Zając. Ogarnij to. Ogarnij to. A to najprawdopodobniej nie jest jeszcze ostatnie wcielenie. Tutaj będzie kilka. Ten napisał, że ostatni spektakl genialny. Szacun za wymyślanie na żywo tekstów. Grałaś jakiś indywidualny spektakl? Właśnie chciałem dopytać. Nie, dziękuję. Nie pamiętam, żeby jakiś był z Zającem genialny spektakl. Tak, nie ale... było jakiegoś. Ale ja nie grałem w tym ostatnim. Dobry, dlatego był dobry. Tak. Mógł być dobry, bo nie grałem. No to się zdarza. Zupełnie kto inny. Okay. Może o mnie mówisz. To No dobra, ale ja bym chciał jednak tutaj trochę porządkować. Czyli macie sytuację, w której jesteście wdzięczni do tego, żeby grać. Macie dużo zapytań? Bo teraz jest, wiesz, aż się prosi. No, ja dostaję regularnie zapytanie pod tytułem, wiesz, Wigilia, czy coś zrobisz? Ja mówię, no już nie zrobię, bo nie mam kiedy i teraz mogę powiedzieć, ale klub Kobyl ją też nie zrobi, bo jest zarobiony. Nie mamy tego modelu biznesowego, co ty, bo my na każde zapytanie odpowiadamy, to rozmawialiśmy przed anteną, że tak, zrobimy. A potem sprawdzamy, jak to zrobimy. No, ale tak jak Bartek mówił, jest nas... Przy 30 komikach tak. To można. Tak, mamy dosyć zespół i możemy sobie, wiesz, wymyślać kto, co, gdzie pojedzie, jak to zrobić, kto napisze scenariusz, kto i tak dalej, ale mamy dużo zapytań, no i też jakby wiesz dlaczego, też ostatnio mamy większą popularność, więc dużo firm do nas pisze, chcielibyśmy was, widzieliśmy waszą parodię, chcemy na przykład was teraz mieć na wigilii filmowej. Ludzie myślą, że to była parodia? Mhm. Że to nie była parodia? To była prawda. Tak, nie wiem. To oficjalne. Tak, oficjalne. Dobra, do reklamy apartu wrócimy. Na bank wrócimy sobie do reklamy apartu, bo ja bym chciał trochę o niej porozmawiać. W którym momencie pojawił się, po pierwsze, w czyjej głowie pomysł, żeby zrobić dekonstrukcję absurdu? I w którym momencie można było umrzeć, robiąc i odkrywając kolejną scenę, która się nie klei, tak? I tak bardzo ją ładnie opisać, po to, żeby się skleiło. Ale to do tego później. Ja bym chciał na razie jednakże porozmawiać o improwizacji, bo na mnie naprawdę jara. Bo ja tutaj naprawdę siedziałem, was obserwowałem i powiedziałem, jejku. Mi się zawsze wydawało, że mój mózg jest wolny. Ale ty widziałeś wcześniej impro, czy to widziałeś pierwszy raz w ogóle? Nie, widziałem kilka razy impro słabe, jak porównałem to z wami. Okay. Znaczy w takim sensie, że sobie pomyślałem, ja nie mogę, znaczy... To naprawdę wchodzi. To znaczy, mi już się, znaczy dokładnie kontra do kontry. Już myślę, że jest puenta i już tam płaczę ze śmiechu. No bach, jeszcze jedna puenta, jeszcze jedno podbicie, jeszcze jedna zawrotka i idziemy dalej. Czy tego można się nauczyć? Nie. Dzięki, dobra, nara. Kończymy. Nie, można się nauczyć, bo... Bo myśmy się nauczyli. Zając się uczył. Ja się uczyłem w sumie. Mech się uczył. I my też się uczyliśmy, nie wiem, ja nawet jeździłem z grupą Klancyk, taką moją macierzystą grupą, do Stanów, do Chicago. I tam spędziliśmy miesiąc na takim intensywnym kursie, 5 tygodni w szkole IO, taka szkoła Improv Olympic, to jest rozwinięcie chyba, tak to było, nie? I tam uczyli tacy najwięksi wyjadacze impro, takie mózgi już, które uczyli tam cię generalnie struktury Harolda. To jest taki format impro wymyślony przez De La Close'a, tam
Del Close miał w swojej ekipie między innymi tam Bill Murray był chyba, był Bill Murray na przykład, no znani komicy tam się uczyli tego impro. Ja no potem, Steve Carell na Steve przykład. Carell, oni wszyscy potem kojarzyć. Porobili kariery już, wiesz, wyszli z impro, a porobili kariery potem już w pisanych rzeczach aktorskich, no ale gdzieś tam to impro było ich taką macierzą, bo w Stanach tak, tak jest, że tam Chicago Impro, z impro jedziesz do Los Angeles pisać stand-up albo pisać sitcom. Jak ci nie idzie, to wracasz pisać do teatru, do Nowego Jorku, albo wracasz robić dalej impro w Chicago. W Stanach tam jest dosyć wszystko poukładane. Każdy region tak, ma coś, działa. Nie? Jesteś stary, to idziesz do Florydy, nie? Jakby, więc wiesz, jakby oni mają, wiesz, każdy ten. Jesteś Amishem, to żyjesz w Pensylwanii, nie? Że, więc, wiesz, Mormonem wszystko, w Utah tak, i tak dalej. Mormonem w Utah, no tam, wiesz. Proste. Nie, proste, tak. Nie, no, oczywiście. U nas to jeszcze po prostu raczkuje. U nas tak, jesteś... Nie wiem, co. Nie wiem, tak, co i gdzie robisz, ale jesteś. Tak. Jeżeli ogląda nas ktoś z Amerykanów i dzisiaj świętuje Thanksgiving i już właśnie sobie miał chapsnąć indyka, to teraz właśnie zrozumiał, tak. Jaka jest struktura Stanów. Pozdrawiam Chicago bardzo serdecznie, jeżeli ktoś nas słucha. Ale da się nauczyć impro, tylko czy jesteś w tym dobry, to już kwestia trochę też talentu, twoich skilli, szybkości, treningu, nie wiem, backgroundu, tego, co cię interesuje, bo też jakby... Jeżeli czytasz dużo, to też możesz się odnosić do kultury, prawda? I też przez to możesz jakieś łapać kody z ludźmi, prawda? I też co powiedziałeś o tym dmuchaniu balona, przepraszam, i potem przekuwania tej puenty, to też właśnie wchodzisz w jakiś taki rodzaj, nie wiem, gry, prawda? Kto to zrobi? To podbijamy to jeszcze bardziej, tak? Wszyscy wiemy, w co gramy, nie? Takiego szybkiego zrozumienia się też. No, nie? Takiego kleju, bo to jest tak naprawdę no sport drużynowy. Ale no. Czekaj, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy akurat, tak? Jako gość, który część osób wie, ja oprócz tego, że jednakże pracuję w biznesie, mam przyjemność zarządzać dość dużym Instytutem Psychologii Sportu, gdzie pomagamy zawodnikom i tam zawsze często na swoich wystąpieniach, spotkaniach, czasami nawet zapraszam kogoś od improwizacji, ale nie takiego dobrego jak wy. Mówię, dobra, weźcie tych zawodników i ich nauczcie podstawowych zasad. I podstawowa zasada, która brzmi, dokładnie grasz na partnera. Tak, znaczy, jakby tak. Ta dokładnie zasada nie kończysz. Kuźwa, nie kończysz. Znaczy, generalnie masz zrobić wszystko, żeby twojemu partnerowi było łatwiej, co jest moim zdaniem najładniejszą filozofią w ogóle budowania zespołu. Mhm. Ale moje pytanie jest trochę, zanim wejdziemy do tego, jak to wpływa na biznes, sport, wiele innych elementów, ja bym chciał wrócić na scenę. Nie kusi, żeby skończyć? No oczywiście, że kusi. No, tylko no, czasami to trzymasz, a czasami wylatuje z ciebie ta puenta. To jest tak, że wydaje mi się, że jeżeli grasz na zespół i masz tę cierpliwość i tego się uczysz, żeby być cierpliwym, że widać na przykład różnicę moim zdaniem w improwizacji takiej, która jest okrzepła i powiedzmy zawodowa czy pro, że jest ten spokój, że i tak wiesz, że to będzie. A jak działasz tak rachitycznie na początku, to musisz szybko z siebie wyrzucić, bo boisz się, że ta puenta nie nadejdzie, że przegapiłeś moment. Improwizatorzy, którzy robią to dłużej, robią to spokojniej i mają po prostu więcej cierpliwości. Ta puenta i tak będzie, ona nie musi być w tej sekundzie. No i to trochę. Może wypowiedzieć się w ogóle ten. Warsztaty dla par prowadzić seksualne, jakby. Że próbujemy. Polecamy się. Gdzie, która kamera? Mech i zając. Puenta nie musi być na początku. Tak. Zapamiętajcie. Dokładnie. Razem to znaczy do puenty. Puenta, domyślcie się. No tak. A jakie było pytanie? Rozumiem, jakie było pytanie? Ale też jakby ta zespołowość też polega na tym, że. No. Fajnie, jakby ta puenta się jednak pojawiła, prawda? Bo każda struktura opowieści ma puentę jakąś. Ludzie chcą tej puenty w jakiś sposób. Nie? No jak oglądasz film, to chcesz zobaczyć, co się wydarzyło na końcu. No i jak widzisz, że tego brakuje i nikt też nie reaguje, że tego brakuje, no to musisz tę puentę jednak postawić jakoś. Nie? Więc to też jest tak, że fajnie jest wpuszczać i grać na drużynę, ale też, kurczę, musisz mieć inicjatywę, nie? Czyli... I grać na drużynę, ale też mieć samą inicjatywę. I to są takie trochę, wiesz, dwie kule ciągle, nie? Którymi musisz podrzucać. To myślę o tym, wrócę do twojego wcześniejszego pytania o tym, czy się da improwizacji nauczyć, bo to się łączy, że jej się trzeba nauczyć. No to, co ludzie często mylą, słowo improwizacja to jest takie, o, to ja improwizowałem, kolego, to ja improwizowałem na studiach, jak zdawałem z ekonomii, ja wiedziałem PKB i NBP i ja tak, piątkę dostałem. Zawsze rozmawiamy o jakimś jobie, to ludzie mówią, u nas to wszyscy improwizują. Tak, dokładnie. A
trzeba się nauczyć zasad improwizacji, bo tak naprawdę to lekko wygląda, gdy umiesz wszystkie te techniki pod spodem. To jest ze sportu, jak lekko wygląda granie. Przychodzi mi do głowy Michael Jordan, pięknie, wszystko lekko, ale to jest masa techniki, której nawet zwykły widz tego nie jest w stanie zrozumieć, jak tam działają nogi, jak działa to, gdzie jesteśmy na boisku, położenie ciała, to wszystko jest wytrenowane. To tylko finalnie odbiorca, no nawet wyobrażam sobie, że taki Bolt, który biega na 100 metrów, to co my widzimy, to jest tam 9 z kawałkiem, jak on biegnie, nie widzimy 4 lat pomiędzy, kiedy on to wszystko ćwiczy, więc to improwizacja, ona jest zbiorem technik, które my po prostu szybko używamy i bawimy się tym, bo na początku jak wejdziesz, też w Stanach usłyszałem, że daj 2 piwka komuś z ulicy i niech wejdzie na scenę, to owszem on coś poimprowizuje na fali entuzjazmu po piwku i tego, że go ludzie oglądają, ale niech poimprowizuje przez pół godziny i wtedy już wiesz, gdzie jesteś. To już nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, co o czym opowiadać, kończy ci się. Więc żeby to zrozumieć jako strukturę, to musisz trochę tych warsztatów przejść. I dopiero wtedy wiesz, ile tam jest rzeczy, czym jest, nie wiem, platforma, co jest, czym jest kontekst, dlaczego widz się śmieje. To jest cała inżynieria. Dlaczego mówisz coś, co wydaje ci się śmieszne, a widz się nie śmieje, jest cisza. I dopiero potem rozumiesz, że nie było kontekstu, że widz nie miał o co się oprzeć, że najpierw byłeś kosmitą, a dopiero później człowiekiem. Trzeba kolejność odwrócić, czym jest gra w scenie. No jest mnóstwo rzeczy tak naprawdę, których można się nauczyć. No ale też jak Bartek mówi, niektórzy mają wiskomika. To Łukasza. Zapraszam do mnie na warsztaty, która kamera mi bierze. Można po 2 piwkach. Po 2 piwkach już szybko się nauczysz improwizacji. Ja właśnie byłem zbyt poważny. No, dzięki Bartek. Nie, przepraszam. No ale tak jest. No. Nie, Łukasz ma rację. Łukasz ma rację, jest bardzo dużo rzeczy się uczysz. No dobrze. Dawaj, to jest trudne, Bartek. Nie, nie ale to ja bym chciał, bo ja celowo o to pytam trochę, bo ja mam takie głębokie przekonanie. Mamy tutaj komentarz od Nawojki mamy. Byłam na kilku spektaklach, występach, impro. Na maksa uwielbiam kobiety w teamie. Dlaczego kobiety nadal są niszą także w impro? A, dzięki ci bardzo za to. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja za chwilę będę tutaj przemycał swoje treści, a teraz odpowiadajcie. Ja wiem. Trochę jest tak, że u nas są też kobiety w zespole. Wiem, widziałem, bo byłem na waszej stronie internetowej i kliknąłem w zakładkę zespół. Ale to prawda, że jest ich mniejszość w stosunku do facetów, tak jak patrzę. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest ciągle chyba jakaś taka jeszcze a propos popularności w robieniu komedii tak ogólnie w Polsce, że ale w Stanach jest więcej już kobiet, które już robią stand-up i które grają impro. W Polsce od niedawna więcej jest kobiet, które robią też stand-up, czyli tam nie wiem, Viola Walaszczyk. A czy jest ich więcej niż było kiedyś? Dalej jest ich mniej niż mężczyzn. Dalej jest mniej niż mężczyzn, więc wydaje mi się, że to się rozwija i że dziewczyny też uczą się, że mogą to robić jak najbardziej i my też zapraszamy do nas. Czyli to nie jest tak, że jak przychodzi kobieta do was zacząć z wami pracować, to wy jej po prostu się nie mieli dla niej i mówisz... Że grupa dla dziewczyn to będzie dokładnie indziej, że będzie dopiero w lutym. Nie, po prostu jest mniej chętnych dziewczyn jakoś. No to jakby to wynika w ogóle z masy. Nie mam konceptu płci w obszarze improwizacji. Dla mnie to wszystko są artyści, którzy grają. Ja nie myślałem nigdy tak, że to jest kobieta lub facet. To jest prawda. To jest prawda. Przecież w improwizacji i tak przyjmujesz rolę, którą ci wrzucą. Tak. Nie to, że przyjmujemy 2 dziewczyn do spektaklu, bo będziecie grać kobiety, tylko... Mało tego, do końca nie wiemy na przykład, czy mech jest kobietą, czy mężczyzną. Bartek gra obie płcie, jeśli chodzi o mchy. Tak, ale zastanawiam się tylko w jednej rzeczy, bo my też czasami staramy się na przykład... oczywiście gramy różne płcie, ale też na przykład, no wiadomo, że gorzej zagrasz kobietę, bo... Chyba ty. Bo też możesz zagrać po pewnych stereotypach i to jest takie trochę triki. Raz nawet z Klancykiem mieliśmy taki warsztat specjalny z dziewczyną, instruktorką, która nas uczyła, jak nie grać stereotypowo postaci kobiecych jako facet. Na to gdzie chcesz przywarać dziewcząt, że grają facetów w sposób taki przegięty, to chyba w obie strony działa. To działa, tak, myślę, że to działa w obie strony. Ja mam taką, to może się nie spodobać może kobietom. Bartek, no. Powiedz, co masz, co się nie spodoba kobietom. Bo ja tak myślałem o komedii i czasami jest tak, że wydaje mi się, że jest coś takiego czasami, że facet ma większą zdolność
do obrzydzenia się i do zdarcia jakiejś takiej powierzchowności, jak to powiedzieć, że kobieta ma taką dużą, też kulturowo przypisaną maskę jakąś, że musi być ładna, że musi być jakaś i że... wchodzę na grząski grunt, wiem, ale... ona nie musi, ona jest. Ona jest ładna. Tak, i ten, i że chodzi mi o to, że czasami trzeba się obrzydzić i oszpecić, nawet jako postać, wejść i złapać do tego jakiś dystans. Wydaje mi się, że czasami dziewczyny mają z tym problem większy, jakby, żeby się z tym obrzydzić. No tak, to może być. Też tak próbuję w głowie sobie teraz wyliczam... parytety kobiety w improwizacji. Tak. I to, tak jak mówię, u nas nikt nie patrzy, jak już wchodzisz na scenę, to nie chodzi tak faktycznie o to, żeby grać przeciwną płeć. U nas jest Kinga Kosik na przykład. U nas jest Kinga Kosik. Która jest najbardziej się jakby gra zawsze dziada obrzydliwego. Sam sobie zaprzeczam teraz, nie? Ale... No to jest, wracając do pytania na Wojki, to jest tak, że wydaje mi się, że po prostu mniej kobiet jakby próbuje, ale to nie ma tak, że nie musisz przejść ileś etapów, żeby spróbować. Przychodzisz i próbujesz. I to już chyba jest własny wybór. To jest pytanie do społeczeństwa. Dziewczyny, przychodźcie na improwizację. Tak, niech was będzie więcej. Bo potem faktycznie okazuje się, że trochę więcej facetów jest, ale też myślę, że w innych teamach, gdzieś tak patrzę w Warszawie, z tych, których znamy, to jest zaburzone. Ja gram z kolei w teatrze improwizacji, gdzie są 4 dziewczyny, 3 chłopaków. I zawsze, jak pamiętam, to było tak, że chłopaki, grajcie mocniej, bo dziewczyny są takie fajne, zajebiste. Zróbcie coś, żeby nie było tej dysproporcji. Więc ja nigdy nie myślałem w ten sposób, że to facet to już ma na starcie trochę lepiej. Na pewno są jakieś wytłumaczenia tego, ale to nie jest tak, że środowisko robi improwizacji jakieś ograniczenia. Tak samo uważam, że środowisko stand-upu, którego nie znam za dobrze, poza tym, że tam mamy paru kolegów, że robi jakieś ograniczenia. Chcesz, próbuj. No, tak. Wchodzisz, robisz. Tak. Smutno się zrobiło. Znawojka, no zapraszamy. Jak chcesz poimprowizować, to śmiało. Zresztą Nawojka jest utalentowana bardzo. No. Wszyscy nasi widzowie są bardzo utalentowani. Wszyscy. Tak. Chamie. Nie znam wszystkich, Nawojkę znam, ale podejrzewam, że wszyscy państwo. No. Gdyby nie byli, by nie oglądali tak doskonałego programu i z takimi fantastycznymi gośćmi, bo przecież by się ją... Dokładnie, to jest równowaga w przyrodzie. Dokładnie tak, to jest stara zasada dokładnie równowagi. Dobra, ja bym chciał wrócić w takim razie do tego, gdzie jesteśmy dziś, a jesteśmy dziś w takiej sytuacji, w której ciężko się spotyka w salach, ale łatwo się spotyka w okienkach. Czyli łatwo się spotyka w okienkach Zooma, łatwo się spotyka w okienkach Teamsów, łatwo się spotyka generalnie w online. I wy tam macie takie występy pod tytułem, że jesteście idealnym konceptem na to, żeby zakończyć spotkanie lub też w ogóle być celem samego spotkania. A ja bym chciał wrócić do tego wymiaru edukacyjnego. Czy improwizację da się uczyć online? Czy wy w ogóle wyobrażacie sobie to, że na przykład otwieracie szkołę improwizacji online? Pytam, bo chcę się zapisać. Bo ty powiedziałeś, wiesz, taki tak jak struktura. Wydaje mi się, że mógłby... Na razie robimy takie rzeczy, nie wiem, to Łukasz mógłby też powiedzieć, że się udzielamy na Koźmińskim, prawda? No właśnie, w tym tygodniu chyba skończyłem, taki mamy dzień, skończyłem serię wykładów i warsztatów na Akademii Leona Koźmińskiego i fajnie to poszło. Tylko trzeba zaadaptować. No, dużo ćwiczeń tak improwizacji normalnie prowadzonych w życiu jest ruchowych. Więc to trzeba trochę to przełożyć na realia Zooma. Działamy dwuwymiarowo, ale i częściowo da się poteoretyzować, i częściowo da się poćwiczyć. No tak jak mielibyśmy my we dwóch zagrać jakąś scenę na scenie, no to wiadomo, że do dyspozycji mamy trzeci wymiar. Możemy wstać, pochodzić, usiąść na krześle. Jak zagrać mielibyśmy taką scenę na Zoomie, no to już musimy opierać się na tej rzeczywistości, która jest, czyli 2D. Więc trochę inaczej, ale ciągle byśmy mogli zaimprowizować tę scenę z jakimiś zasadami. Więc da się, robimy to, tylko no trochę jest inaczej. No nie da się zrobić koła skojarzeń. Nie da się ukrywać, że jest to cięższe, no i jakby traci, no bo najlepiej się gra, wiesz, i czy tam uczysz na żywo, prawda, no bo... Masz ten kontakt. No wszystko się robi najlepiej na żywo, nie najlepiej się napić na żywo, a i tak nam się zdarza siedzieć na Messengerze. No. Wiesz, bo moglibyśmy uczyć oczywiście impro przez Zooma, ale raz, że trochę my jako klub trochę nie chcemy wchodzić w rolę, że będziemy teraz edukować wszystkich ludzi w impro,
Ale dlaczego wszystkich ludzi? No wystarczy, że nie raczej, my raczej 7 osób, byleby miał być. Chcesz się zgłosić. Raczej działamy tak, wiesz, że dla biznesu bardziej. Okej. Okay. Tak. Ale to jest moje drugie pytanie. Czy jeżeli do was przychodzę na przykład, jestem, nie wiem, menedżerem sprzedaży i mówię, wiecie, wiesz co, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby dla tych moich ludzi, żeby oni nauczyli się faktycznie współpracy. I wymyśliłem sobie, że zamiast wziąć Herę, który będzie im mówił o teorii budowania zespołu i wszystkich innych rzeczach, współpracy, zaufaniu, pierdół, chciałbym zrobić dla nich, nie wiem, cykliczne spotkania dotyczące improwizacji. Po to, żeby dokładnie zrozumieli kilka zasad, że mają mieć strukturę, że mają grać na partnera, że mają się wspierać, tak, że mają być otwarci, że mają przede wszystkim przyjmować to, co daje świat. To jest przepiękna zasada. Tak? Znaczy, jakby wiesz, kurwa, dało ci, to dało ci. No co to? No, zrób z tym coś, tak? Korporacyjnie pewnie wszyscy by o tym marzyli, potem ten dostałeś projekt, to go rozwijaj. Przyjmij go. Tak, to jest w ogóle to, co mówisz, to jak najbardziej, bo my też chcemy tak działać i my też w swoich właśnie działaniach, jak rozmawiamy z firmami, to im też zawsze mówimy, że wiemy, że takie cykle warsztatów z chęcią też możemy zaprojektować. Ja nie wiem, pamiętam, że tam powiedziałeś o sprzedaży na przykład, no to miałem takie doświadczenie, że robiłem takie łączone warsztaty z twardej sprzedaży, połączone z miękkimi rzeczami impro i trochę to miało na celu przeszkolić takich sprzedawców bezpośrednich ze sklepu, który sprzedaje iPhony. Tak, ale czad w ogóle teraz powiedzieć o sprzedaży, przecież za chwilę jest ten piękny moment. Wiesz. Wszyscy będą dostawali targety, a wy znowu powiecie, dostałeś, przyjmij. No, tak, dokładnie. Tak, i ja tam zwracałem, wiesz, uwagę na proste rzeczy, że jak rozmawiasz z klientem, wiesz, masz tam, wiem, każdy ma tam jakiś tam lejek tych pytań, tak, które tam musi zadać klientowi, który na przykład szuka tableta czy czegoś. I często ci ludzie mają te rozwiązania w głowie, wiesz, z góry. Aha, czy ją chce to, ją chce to, a na przykład nie wysłuchasz do końca kogoś, nie? Nie wysłuchasz oferty, nie? Tak bym powiedział w świecie impro, nie? Że nie słuchasz tej osoby. Nie umiesz podbić dobrze konwersacji z tą osobą, nie? Nie umiesz wyciągnąć informacji, które dotyczą, czyli pan się interesuje tym, tak? Czyli czy to jest... I na przykład często podejmują dosyć szybko błędne decyzje. Aha, czyli chce pan komputer dla... Bo coś tam pan powiedział o synu, tak? Czyli to dla syna. Nie, to dla mnie, ale... Powiedziałem o synu, bo wziąłem od niego pieniądze. Zarąbałem mu skarbonkę. Te miękkie zasady impro w połączeniu z tymi twardymi rzeczami dobrze wychodziły i dobrze się sprawdzały. I ludzie nagle mówili, wow, kurczę, nigdy nie miałem takich warsztatów, bo nagle musiałem być w tej roli i nagle działałem bez lejka. Znaczy ten lejek tam był oczywiście z tyłu, tylko raczej właśnie na zupełnie inne rzeczy się zwraca uwagę. Więc my takie rzeczy proponujemy jako miękkie rozwiązania. No impro zawsze pozostanie impro, no bo to jest miękka rzecz tak naprawdę. No, miękkie techniki. Trudno skwantyfikować. Dokładnie. Ale to, no bo takie w sumie myślę o rodzajach warsztatów, które my jakoś biznesowo prowadzimy. To jedna rzecz to jest taka sprzedażowo, które robiliśmy, kreatywne, to na pewno. No bo improwizacja mówi burzuj, nie oceniaj przede wszystkim. To po rosyjsku było? Tak. Burzuj. Rewolucja. Szkoły, tak. No to jeszcze w rewolucji. Byliśmy tam, też w Moskwie. Tak. W Moskwie, zajęcie. Z Leninem robiliśmy. No, dokładnie. Golf mnie gryzie. Potem umarł. Tak, czyli z Moskwy są burzowane. I jeszcze są takie, to co wspomniałeś, żeby zespół zintegrować. W sumie to jest taka baza. No i też nieocenianie, no bo tak się, wiesz, mówi, że w firmach to jesteśmy twardzi, nikt nikogo nie ocenia, jasne, a księgowa powiedziała pomysł, a menadżer myśli, a tam, coś ona tam wie, nie? No jakby, że często jest tak, że ludzie i tak oceniają przez pryzmat jakiegoś statusu, wiesz, albo twojej pozycji w pracy, a my staramy się też właśnie te rzeczy impro, że nie oceniaj czyjegoś pomysłu, przekuć na to, żebyś naprawdę go nie oceniał. Nie? Ty, ale to jest zajebiste. Dobra, to ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, nie oceniaj. To ja bym chciał, jakie są fundamentalne zasady improwizacji? Nie zabijaj. Nie kradnij pomysłów. Cudzołóż na scenie. Dobra, mamy. Od tego zaczynamy warsztat. Wiesz co, to Łukasz już zaczął mówić, też mówił o tym zgadzaniu się. Aha. I zgadzasz się, że no tak. Zgadzam się z Łukaszem. Tak, i to jest taka nasza generalna zasada, najważniejsza. Czyli zgódź się
i dołóż coś kolejnego do tego, nie? Jakby, żeby to nie było tylko tak, aha, zgadzam się, tylko zgadzam się i do tego ci coś jeszcze dołożę, nie? Okej. Okay. Druga to słuchanie. Bo bez tego się nie da. No, nie wiem, nie słuchałem, sam siebie nie słucham. To się przydaje na pewno. Co tam jeszcze mamy? Jakie jeszcze zasady. I jeszcze jedna zasada. Nie, nie pożyczaj bardzo, pieniędzy. Bardzo dużo tych zasad i oczywiście ci zaraz wszystkie powiemy. Ja mówiłem, że jest tego bardzo jedna dużo wcześniej. 50 zł. Nie. Wszystkie, proszę państwa, u nas w szkole mchu. Pamiętaj, że to jest Black Friday, to możesz je wiesz, w jakimś pakiecie opchnąć. Tak. Jest dużo, nie wiem, follow the fear na przykład, Amerykanie to mówią. Nie? Don't drop your shit, przychodzi mi długo. Też, że podążaj za strachem, tak? Czyli na przykład nie chcesz dzisiaj wystąpić, bo coś cię tam gryzie, wchodzisz na scenę, musisz pierwszy wystąpić. Nie? Czyli żeby przełamywać coś, za czym się chowasz. Nie? Nie wiem. Don't drop your shit. Nie? To jest tam tak. Właśnie zawsze Amerykanie to powtarzają. Nie upuść gówna. Przepraszam. Dla tych, co nie znają rosyjskiego. Tak. Rosyjskiego. Nie, no, ale że niezależnie co się dzieje, musisz dalej zagrać tą scenę. Tak? Musisz, czyli jak już wszedłeś w postać i masz w środku tego krytyka wewnętrznego, nie będę tego robił, to chyba jest głupie, to właśnie w tym momencie masz to zrobić dalej. I tak, no to jest taka prosta obserwacja. Zaczynasz mówić gdzieś publicznie i widzisz, że to nie wchodzi. To teraz w improwizacji jest tak, idź za tym dalej, aż coś się tam za horyzontem, który teraz widzisz, znajdzie nowego, a nie zmieniaj od razu swój wybór. Bo często jest tak na początku, że masz od razu taką ewaluację, no krytyk wewnętrzny, mówi ci, nie, to nie jest dobre, zmieniam. I zmieniam. I w związku z tym nie ma niczego, co trwa dłużej, bo wszystko zmieniasz i jest niedobre. I to jest to don't drop your shit, po prostu idź za tym, co jest i już. Tak, bo nie trzeba być oryginalnym na siłę, nie? Będziesz grał w zespole i po prostu podbijał pomysł kolegi czy koleżanki, no to wyjdzie wam śmiesznie, prędzej czy później. Tylko jak nagle chcesz być super oryginalny i tak, nie, wiesz co, to jednak ty nie jesteś kosmitką, tylko jesteś ogórkiem. Wszyscy ludzie, którzy oglądali do tej pory scenę z kosmitką, mają takie, dlaczego? Przecież chciałem dalej to oglądać, czemu to zmieniłeś? Bo jestem egoistą i chcę to pokazać, nie? No jakby, wiesz, że jakby graj do wspólnej bramki i też jeszcze tak myślałem właśnie, że przepraszam, muszę się napić wody. Ale dobra, dlaczego ogórkiem? Dlaczego zmieniłeś kosmitkę w ogórka? Właśnie. I'm a pickle. No to właśnie te proste wybory tak naprawdę. Proste wybory też na scenie i... No to, że na przykład to, co się widzi na początku w każdym z nas, to jak w improwizacji, że masz lepszy pomysł. No mam. Masz lepszy pomysł i to jest improwizacja uczy tego, że nie, że to, co padło, ten prosty wybór, to jest najlepszy pomysł. Dlatego często wydaje się, że my tak szybko gramy, że robimy coś tak szybko, że to jest trudne, że to napisaliśmy. Dlatego tak gramy szybko, bo my bierzemy pierwszą rzecz z brzegu. Wiesz, jak z ciebie spytam, żebyś powiedział jakiś wyraz, to będziesz wyraz. Miał dokładnie, to większość osób, ty jesteś genialny, ale większość osób będzie miała coś takiego, że będzie robiła ewaluację wyrazu, który jest lepszy, chociaż nie powiedziałem jaki wyraz, że chcę bardziej czerwony i wtedy dostajesz 7 punktów, ale nasz mózg już myśli, nie, to jest może za mało sylab, ten źle brzmi, a ten jest z obcego języka, o ten będzie dobry i tu już zmarnowałeś 2,5 sekundy na to, żeby, a improwizator ma po prostu kakofonia i lecimy, ogórek, mech, cokolwiek. Mówisz wyraz, a potem tak i pan taki, mech. Taki. Pan mech, przepraszam. Tak. Pan mech. Tak. Z szacunkiem. Więc dlatego to tak działa szybko. Nawodniśmy. No. Mech pije dużo wody, wiecie o tym? Nie, ale jest masz jakieś nowe badania? Dosyć stare. ale właśnie opublikowane. Były do tej pory trzymane ten w sekrecie paproci. To jest taka sekretna paproć, która trzyma takie rzeczy. Kwiat paproci. A jakie właśnie było on, pytanie? Tak, jaki on? Dobra, to co? Gotowi na apart? Trochę tak i trochę nie, bo my to tak... Znaczy, no dobra. No. Gotowi totalnie no, i nie gotowi. Muszę zadzwonić do prawników. Tak. No, co pękło? Znaczy, w którym momencie oglądając oryginalną reklamę powiedzieliście uszy krwawią? To jest też, albo oczy. To jest też trochę tak, że
Najwięcej do powiedzenia mają osoby, których tu nie ma na ten temat, bo to i Mateusz Lewandowski, i Ania Iwany, która śpiewała. I Maciej Chwała. I Maciej Chwała, który zrobił muzykę. To oni po prostu to wychwycili. My to widzieliśmy też wcześniej jako klub. I nie wiem, ja tam gdzieś widziałem tą reklamę i widziałem, wow, ale to jest no, słabe. I Mateusz w tym gronie od nas z klubu zebrali się szybko. On szybko napisał tekst. Ania to zaśpiewała. Maciek ułożył piosenkę. To się wydarzyło, nie wiem, w dobę. Zobaczyliśmy to jako, wiesz, klub i powiedzieliśmy, okej, wypuszczamy. A nie wiedzieliśmy, że wiesz, że to zrobi taki viral nam. Nie? Myśleliśmy, że okej, to zażre, bo jest dobre, ale nie wiedzieliśmy, że to przykuje jakąś taką bańkę, wiesz, tak dużą bańkę jakąś. Różnych rzeczy tak naprawdę. No, specyfika też jest taka, że my mamy grupę kreatywną, gdzie tam burzujemy, robimy rzeczy, ale też jest sporo takich inicjatyw oddolnych, no bo wiesz, te 30 osób rozbieganych artystów, komików tak. ogląda sobie świat, bierze to przez swoją wrażliwość i wypluwa rzeczy. I po prostu nie, tak powstał ta długa interpretacja pewnej reklamy, też długiej, powstała właśnie w ten sposób. Ktoś się budzi, albo nie, w nocy nie może spać, znalazł G w internecie i zrobił z tego coś. No, tak to działa. Więc to nie było tak, że my spotykamy się codziennie na statusach, robimy jakieś agile'owe, scrum'owe projekty i z nich powstają takie rzeczy. Oczywiście robimy tak na zamówienie, ale takie nasze procesy to... Było bardzo spontaniczne działanie. Tak. I akurat dobrze wykonane i w dobrym punkcie się to moim zdaniem po prostu spotkało. No dobra, ale jakbyście mieli metodycznie spojrzeć na... Ja już teraz nie chcę jakby patrzeć na to jakby z waszej perspektywy. Dlaczego wasza przeróbka tej pięknej i długiej reklamy zażarła? Jest 17 punktów. Wiesz co, bo tam jest kilka, znaczy zupełnie poważnie, jest tam kilka punktów, jest tam kilka bardzo mocnych punktów. Wydaje mi się, że tam jest kilka rzeczy, dlaczego to zażarło. Raz, szybkość reakcji moim zdaniem, na pewno. Dwa, że nasz, no, najgorzej chwalić własną krowę, ale no, nasz tekst był dobrze napisany i dobrze był błyskotliwie, nikogo nie obrażał tak naprawdę personalnie, więc można powiedzieć, że był z pewnym smakiem i wyczuciem. Były tam przekleństwa, ale też były te przekleństwa w dobrych Miś się wyjebał, wielkie przekleństwo. I chuj, i coś tam. No były tam takie rzeczy. Gówno burza. Ojejku, gówno burza. No jakby to jest już w ogóle. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej trochę, też w skrócie jeszcze wracając do impro i łącząc to z tym, jak ludzie oglądają scenę, mają duże pytanie, znak zapytania w głowie. Dokąd to prowadzi? Kim ten człowiek jest? O co tu chodzi? I ludzie... bardzo często mają dużo znaków zapytania, jak oglądasz coś, a naszym zadaniem na scenie jest na te znaki odpowiadać. Mm-hmm. I ludzie mieli wielki znak zapytania z wykrzyknikiem what the fuck is this? W sensie ta o co pierwsza, chodzi? Albo ta, co, ta, co, co to jest? Tak, co to jest? Ta reklama, co to is this, to jest to. My znaleźliśmy się w takim punkcie, że powiedzieliśmy ej, to my wam odpowiemy. Nie? Jako szczerzy komicy z boku satyra, wiesz, przekujemy balonik, nie? No i przykuliśmy ten balon, no i on pękł, nie? Jakby, bo wypunktowaliśmy tam kilka rzeczy dosyć szczerze. Muzyka też zrobiła swoje, bo Maciek ją dobrze skomponował. Genialna jest. Wchodzi w ucho, chce się śpiewać. I też jakby pokazaliśmy też jakieś odklejenie, wiesz, trochę jak, nie wiem, PO od swoich wyborców kiedyś. Nie wiem, że wszyscy ludzie oglądają TVN i są bogaci. No tak nie jest, no jakby. Jeszcze łącząc kropki poprzednie, a propos naszych amerykańskich zasad, to wydaje mi się teraz, tak przyszło mi do głowy, że tam jest coś z truth in comedy. Byliśmy na impro uczeni, że ta prawda robi komedię. Czyli widzisz to. Tak. To, co słyszysz, to jest to, co widzisz. To po prostu zostało powiedziane, to, co Bartek też powiedział, że jest wypunktowane. Bartek powiedział, że zostało powiedziane, bo powiedziała to Ania, zaś śpiewając, to, co ludzie widzieli. Tak. Mhm. Zadziała takie, no kurde, tak, ktoś mówi jak jest. Nazywamy słonia, który jest w pokoju. Mhm. Elephant in the room dla osób z Chicago, które nas słuchają. Błyskotliwy słoń, tak. Błyszczący słoń, ale... No, wykonanie, no jeżeli jest dobra melodia, to co mówisz, to wpada w ucho. To też jest podstawa, żeby to było zasięgowe. Podejrzewam, że gdyby, banalna rzecz, że bez melodii, gdyby tylko był tekst,
przeczytany, no to to nie miało szans powodzenia takiego, bo po prostu ma ten masełko na tej kanapce, które wzmacnia smak szyneczki, to jest właśnie ta melodia z wokalem. No też ta sama reklama apartu, pomimo tam długa, no to wiesz, jakby już nie dyskutując o tym, to ten obrazek był tam mocno romkomowy tak zwany, nie? Czyli romantyczna komedia, trochę takie 50s ze Stanów, do czego oni się odwołują. No i jednak ten obraz dobrze wyglądał tak naprawdę i jakby my mogliśmy, jakby pisząc ten tekst i naszą muzykę do tego, to on całościowo robił też fajny efekt, łącząc się z tym. No ale powiedzmy sobie szczerze, bo moim zdaniem jedną rzecz trzeba na pewno oddać twórcom tej reklamy. To były przepiękne zdjęcia. Znaczy na poziomie jakby operatorskim ta reklama jest absolutnie genialnie zrobiona. Tak. Znaczy tam masz światełko. Masz wszystkie genialne zdjęcia, tak? Tam trochę nie poszło na poziomie, znaczy montaż też jest dobrze zrobiony technicznie, tam tylko trochę nie poszło na poziomie scenariusza. Znaczy wiesz jakby co, no oni no, też to utrzymali tą długość, bo chcieli mieć po prostu długość piosenki w tym, ale więc jakby kurczę wszystko, znaczy nie chcę wchodzić w analizę ich klipu za bardzo. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, tak. Gdybym zapłacił za najdroższą możliwą piosenkę w Polsce, wziął trzy najdroższe dziewczyny, to już też bym chciał być długo z nimi. Znaczy, w takim sensie, że bym nie zrobił z tego 15 minut, sekund. No. Tak, to jak z Cyberpunkiem dzisiaj widziałem, że on tak naprawdę nie wyjdzie ta gra, tylko twórcy chcieli po prostu z Keanu Reevesem spędzić trochę czasu. To może to był ten case. Nie, i naprawdę, i odczarowanie jej wytłumaczenie naprawdę genialne. No dobra, mamy bardzo konkretne pytanie. Zacznijmy od mojego ukochanego pytania. Ja bardzo lubię, jak mi klient je odpowiada, bo odpowiedź moja zawsze na to pytanie jest bardzo krótka, jednowyrazowa. Pytanie brzmi, czy jesteście drodzy? To jest zagadka. Ja mam dwuwyrazową odpowiedź. Znaczy, jako pan mech jestem dosyć tani. Znaczy to zależy... To ja mogę powiedzieć, od razu się wetnę. Moja odpowiedź zawsze jest tak. Tak, jesteśmy bardzo drodzy. Jesteśmy bardzo drodzy. Nie stać. Nie stać, nie stać, stać, nie stać tać, państwa na to. Zależy kogo. Tak. No to jest nasza odpowiedź. Tak, nie. To teraz zupełnie pytanie. Jest pytanie komercyjne. I to pytanie jest komercyjne. Widziałam post na LinkedInie, zastanawiam się, czy robicie wszystkie joby. Jak wygląda model współpracy z klientami? Szczerze, nigdy nie myślałam o klubie komediowym w kategorii agencji kreatywnej, natomiast po aparcie otworzyliście mi na maksa świadomość i jako reklamodawca jestem na etapie pisania briefu. I teraz nikt wam go nie wyśle po tym, co powiedzieliście. Bartek nie spieprzył tego. Poproszę wysłać mail na adres biznes@komediowy.pl. A potem już się zrobi się. Potem się zrobi. Nie, my jakby też przeglądamy różne rzeczy, które do nas przychodzą, bo my oczywiście wyrosliśmy bardziej z eventów i robienia warsztatów, ale się rozwinęliśmy też właśnie w tą działkę kreatywno-marketingową. Więc jak ktoś chce z nami napisać śmieszną reklamę, proszę bardzo, niech do nas pisze. Bo to też kwestia jest potrzeby, z którą się ktoś zgłosi, bo to jest dość ogólnie postawione też pytanie. Wiadomo, że wszystkiego nie zrobimy. No, pewne rzeczy nas nie interesują. No, pewne rzeczy nas po prostu nie interesują. To jest nasze hasło. Pewne rzeczy nas nie interesują. Tak. No dobra, ale tak zupełnie bo to jest pewnie pytanie nie do was, to mogę zadać przyjaciołom w ogóle jakby ze świata reklamy. Czy waszym zdaniem jeszcze w Polsce mogą wrócić śmieszne reklamy? Przypominam sobie na przykład, nie wiem, słynne dawne reklamy Playa. Plusa. Co, właśnie Era też miała. Miałem coś takiego, ostatnio obejrzałem tą z Mariolką tę reklamę i nawet myślałem, czy tego nie sparodiować. Ale nawet nie, że parodiować, tylko no niestety wydaje mi się, że nie, że chyba nie wrócą, bo... Myślisz, że się nie pojawią? No nie ma już chyba na to przestrzeni, nie wiem. Wydaje mi się, że no nie wiem, na przykład Plus ma pewno taki target, dla którego to jest super, nie? I jakby nie oceniam tego, nie? Bo ludzie lubią Mariolkę od nich, a nie wiem, to może zależy od brandu, kto jak chce się reklamować teraz, ale... Mi się wydaje, że są podejmowane jakieś próby od czasu do czasu, tylko to też są próby na miarę możliwości, nie wiem jak to ładnie określić, że nie raz, nie dwa bywały takie reklamy, które miały puszczać oko do widza, tylko to trochę... Oj, to teraz się wkopałem bo na dłuższą wypowiedź. Dalej, wiesz, ja bo ja myślę o tym... Bartek, dobrze jesteś jeszcze ze mną. Drogi Bartku.
Pytanie, co uważamy za śmieszne? I tam jest jeszcze pod spodem parę rzeczy. Właśnie w tej chwili zacząłem przeglądać i zacząłem sobie przeglądać w internecie, kiedy się skończyła współpraca dokładnie Plusa z Kabaretem Mumio. I ona się skończyła w 2012 roku. Tak. To trochę jednakże no minęło. I myślę sobie, że ona się zaczęła w 2007 roku. 5 lat pracowali razem. Mhm. No to były trochę inne czasy. No jednak. I tak naprawdę wtedy przez to Mumio jeszcze bardziej się rozreklamowało, bo chociaż ja znałem wcześniej Mumio, to myślę, że oni do szerokiego spektrum trafili przez to też. Nie? Jakby się kopytko weszło w ogóle też do mowy, prawda? Mhm. No i mi się wydaje, że jakby to jest szkoda, bo to jednak wyznaczało też jakiś poziom jakości. Ja zawsze jestem zdania, że wyznaczamy też jakiś pewien poziom jakości do ludzi. Nie? Czy to robisz coś w kulturze, czy... No dobra, ale przychodzi do was, nie wiem, międzynarodowe stowarzyszenie Mchu na przykład i mówi, że chciałby, żebyś był twarzą. No i co wtedy? Twarzą? Znaczy, możesz sobie wybrać. Nie wiem, czy widziałeś Mech, ale Mech nie ma twarzy. Wiesz, jakby nie będę rozmawiał z tak niekompetentnym prowadzącym. Przepraszam. Ja będę twarzą Mchu, jak Bartek wychodzi. Za mniej. Nie, no my jesteśmy zbyt anonimowi jako twarze, żeby coś reprezentować swoimi twarzami, nie? Wiesz, nie jesteśmy Michałem Kępą, nie? Ale... Okej, okay, a to jest właśnie, to jest ciekawe w ogóle. Ale a propos, Wojtek Fiedorczuk przecież, on robił Łomżing przez chwilę, wydaje, że stand-uper, kojarzysz. Mhm. On też chyba pisał jeszcze, moim zdaniem, też dla Mumia już w pewnym momencie, bo oni tam mieli zespół kreatywny, tak naprawdę już. To on też w Łomżingu zdaje się, że on tam, kurczę, trochę mówię o kuchni, której dokładnie nie znam, ale wydaje mi się, że on też pomagał pisać niektóre z tych reklam i tam były akcenty komediowe. Wiesz, pytanie dla mnie podstawowe to, co uważamy za śmieszne. I to nie jest takie banalne pytanie, bo jest komedia versus poczucie humoru. Wiesz, poczucie humoru każdy ma swoje. Ostatnie decyzje ministerialne pokazały, co definiujemy za sztukę, no na przykład. Tak? No właśnie. I mamy dość szerokie rozumienie artystów. Tak, i niestety. I niestety nie te osoby decydują, które powinny. Natomiast komedia jako taka też wymaga trochę ćwiczenia i wrażliwości w tej komedii. To nie jest tak, że często się wydaje, że pośmiejemy się gdzieś przy stole wigilijnym i nasze żarty wchodzą. To, 5 osób, to możemy robić stand-up. No tak, teraz nie. Ale nie jest to tak łatwo napisać dobrze skrojoną komediową reklamę. Nie jest tak, że wrzucisz dwa śmieszne teksty albo weźmiesz wytarte coś typu Benny Hilla, no nie wiem, strzelam teraz głupoty i będzie śmiesznie. Wytłumaczmy widzom, wiesz, bo nie wszyscy pamiętają, kim jest Benny Hill. Stary, tak. Benny Hill. Komedia w stylu, reklamę w stylu Benny Hilla, zapraszam. Kurde, dlatego nikt nie dzwonił. Będziemy się ganiać z Łukaszem na koniec. To jest trochę odpowiedź na pytanie, bo ja widziałem, że tam macie cały czas tą zbiórkę crowdfundingową otwartą i to może wyjaśniać się także trochę rzeczy, że tak, przychodzą do was klienci z dużymi budżetami, mówią, że to jest coś śmiesznego, bo my mówicie, nas bawi Benny Hill na przykład. Bawi Benny Hill i koniec. I koniec. No nie jest to takie proste. Ja na przykład uważam, że jest jeszcze przestrzeń na komedię w reklamach, w biznesie w ogóle, tylko że to jest taki ryzykowny krok, że nikt tego nie robi w dużej skali, więc to nie jest jeszcze takie sprawdzone, więc dajmy ten budżet na coś, co raczej się uda. Nie może na 100%, ale 85% sukcesu gwarantowane. W związku z tym doświadczamy pewnej kalki od jakiegoś czasu. Szukamy firmy, która nam w końcu zaufa powierzy wielki przycisk z napisem budżet i z chęcią się podejmiemy wyzwania. No, gdybyś nas spytał, nie zrobiłeś tego, więc sam odpowiem na pytanie, które nie padło, czy uważamy, że jest dużo śmiesznych rzeczy w ogóle w telewizji, w szerokich mediach, to odpowiedź będzie pewnie nie, bo tak naprawdę nie ma tak dobrze sprofilowanej komedii. Są pewne próby, ale takie dużo osób, wydaje mi się, myśli, że to jest łatwe, że zróbmy to szybko. W Polsce. Że nie ma, gdybym myślał o filmie, powiedzcie mi panowie, komedię, śmieszną komedię z ostatnich 30 lat, wymieńmy sobie 5 filmów, które były naprawdę śmieszne i przejdźmy do okresu, gdzie był Bareja jeszcze i działo się, to 30 ostatnich lat, jeśli chodzi o komedie, filmy, seriale, o coś, co jest komediowe, tak naprawdę komediowe, to mamy w Polsce deficyt komedii, moim zdaniem. I no, jesteśmy w dołku komediowym. Komedia nie kojarzy się w Polsce z czymś wysokim, z czymś dobrym, z czymś
wiesz. Kabaret będzie i będzie śmiesznie i że trochę stereotypicznie, no bo tak trochę, nawet słowo kabaret teraz się źle kojarzy, a kabaret też został wytarty, trochę zdewaluowany. I komedia, która tam jest reprezentowana, oczywiście nie mówię o wszystkich, tak, ale tak generalnie trochę wygląda. Szczerze, ale to naprawdę nie pamiętam poza Mumią ostatnio śmiesznej reklamy innej, takiej, która by mi została. Głowie. Mnie w tamtym czasie, nie wiem czy pamiętacie, bawiła... W owym czasie się mówi, jak już mówię się owym. O Wigilii. Tak, dziękuję. W owym czasie. Ery, gdzie były kłopociki, co zdrabniali. Ona była, Heja właściwie, to był chyba odłam Ery. Heja miała tak śmieszne. I to było całkiem zabawne, ale to ile lat temu? Mówimy o czymś, co było 10 lat temu? No, to było jeszcze przed Benehillem. Tak. Przepraszam wszystkich słuchaczy. Benehill się wychował na tych reklamach właśnie i wyłysiał. Coś to Benehill, co tam jeszcze? Co jeszcze nas bawiło? Monty Python. I Louis de Finet. Louis de Finet, Benehill, tak. Pierre Richard. A, no tak, był dokładnie. No nic. Ewidentnie, jakby no wchodzicie Marcel po prostu Marceau jest w potrzeby. W potrzeby. Marcel Marceau, Buster Keaton. Najmłodszego pokolenia. Tak, a z westernów co widziałeś ostatnio? Clint Eastwood, bo ja polecam. Dobry. No dobra, to ja bym wrócił jednakże do tego wymiaru biznesowego. Trochę chciałbym zrobić pętlę i wrócić do tego, co ty powiedziałeś, czyli że na uniwersytecie, a właściwie na Akademii Leona Koźmińskiego, tak? Prowadzi się zajęcia. I jak powstał ten pomysł? Znaczy, co takiego pojawiło się u kogoś, kto zarządza? Właśnie nie wiem, kto zarządza, pewnie rektor albo ktoś inny tam, że powiedział, dobra, dla naszych studentów, to jest studiów biznesowych, rozumiem. Tak. Wiesz co, zastanawiam się, bo muszę wejść w głowę takiego pana rektora. Co on mógł pomyśleć? Na pewno tu było prościej, bo... Wezmę zająca. Nie, wezmę mucha i zająca i lecimy. To od 20 może lat z powodzeniem dzieje się w Stanach, więc łatwo spojrzeć, że Harvard to robi, MIT coś ma, Forbes o tym pisze. Okej, no to znaczy, że to jakoś działa, no to spróbujmy. O, są ludzie, którzy to robią zawodowo od 100 lat. Dobra, to są zasady jakieś. O, to się da ubrać w kontekst konkretny, trochę naukowy, opowiedzieć o tym, da się przełamać też inne zajęcia, bo to jest jednak inne. No i skoro robią to Amerykanie, no umówmy się, pewne te uczelnie prywatne, to też nie sądzę, żeby było inaczej niż spojrzenie, o, tam jest uczelnia prywatna, zróbmy w Polsce uczelnię prywatną. I w latach 90. powstały, więc ten program trochę tak pływa i chyba to było w głowie rektora, odpowiadając na twoje pytanie, chociaż absolutnie nie mam pojęcia. No, przez naszą koleżankę, która robi PR w klubie, ona rozmawiała z uczelnią, rozmawiała z nie z rektorem, tylko z koordynatorem studiów biznesowych i takich międzynarodowych, bo tam byli nie tylko ludzie z Erasmusa, ale też to były zajęcia po angielsku w dużej części. I po prostu w bloku o kreatywności był blok o improwizacji. Okay. I to tak wyglądało. Natomiast warto, ja uważam w ogóle, że powinno to być, że improwizacja powinna być na jakimś etapie edukacji dość wczesnym, przedmiotem przymusowym obok WF-u i innych. Powinniśmy gimnastykować mózg. W Stanach w większości high schoolów to masz tam wszędzie, wiesz, szkolną grupę impro, nie? Że możesz się zapisać, ćwiczyć i tak dalej. I gdyby to był jakiś taki projekt, powiedzmy, bardziej rządowy też, że w każdej szkole ma być grupa impro, to wydaje mi się, że to by tylko... Zamiast orlika na przykład. Tak. Nie, mogę to albo być obok. Przy każdym orliku. Przy każdym orliku, żeby to bardzo pomogło ogólnie rozwojowo młodzieży, bo to ci pomaga właśnie wyjść trochę z twojej strefy komfortu. Pozwala ci, wiesz, lepiej nawiązywać kontakty. Jak wyjść? Tam kuwa nigdy nie wracasz do niej. Znaczy, w momencie, w którym już wiesz, powiedziałeś, cześć, jestem Amerykanie, to już koniec. Amerykanie stawiają na pewien pragmatyzm, tak? Oni mają, wiesz, nauczanie przedsiębiorczości, wiesz, od takiego małego, wiesz, dziecka, nie? No i jakby u nich ta rozmowa i taki, wiesz, chit-chatting i te żarty też językowe, to każdy umie zrobić i u nich to jest kulturowo po prostu. Ta rozrywka jest w kulturze. Nie wiem, Obama wychodzi i robi przemówienia, a tak naprawdę mówi stand-up, w którym, wiesz, puentuje i robi śmieszne żarty, więc
wyobrażam sobie, że Duda wychodzi i mówi coś śmiesznego, to po prostu bym się chował. Tak, nie? Że generalnie no, za każdym razem to robi. Nieświadomie, tak, nie? Więc jakby, no... Ale bo on się uczy. Więc jakby wiesz, generalnie... No i ta komedia tam ma jakąś klasę i powagę. Nie? W sensie, że powagę. A to, to nie. No, wiesz, to, jak już dodałeś te dwa słowa, kwasa i klasa i powaga, to nie, to, 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 to nie robi tego. Ma pewną jakąś klasę i jakość. Nie? A to już na pewno nie. A to, co chciałem powiedzieć, bo wyszedłem od tego, że to by dużo pomogło pewno takie, wiesz, zajęcia impro, tak naprawdę, no, na maksa. Od małego, bo byśmy się lepiej odnajdywali w rzeczywistości. No. Ja nie wiem na przykład, gdzie jestem. Który jest rok? 2002, tak? No relacyjnie to pomaga. Odkrywasz... Ja mam tak, że w improwizacji myślę o nas Polakach, że, bo jednak trzeba kulturowo to osadzić. Amerykanie mają łatwość w nawiązywaniu relacji. Mają też taką swobodę, że jak ktoś ma wyjść na scenę i coś powiedzieć, po prostu to się tak nie spina. My jesteśmy spięci ogólnie. Że mówimy często, że improwizacja to jest taki powrót do tej radosnej fazy dziecka, bo my to mieliśmy, tylko w międzyczasie się zgubiło, bo był przymus, bo byliśmy krytykowani, oceniani. Była II wojna światowa. Tak, to wszystko przez to. Rozbiory. No, więc te rozbiory trzeba zapomnieć i faktycznie no, to, że my jesteśmy jacy jesteśmy na scenie, wynika z tego, że jesteśmy bandą 30 plus latków i zachowujemy się jak dzieci, a po prostu przeciętna osoba nie umie wyjść na scenę i zachować się jak dziecko, bo jest spięta, bo ludzie na nią patrzą, bo nie dostajesz oceniasz mikrofon i zaczynasz być już... Tak, oceniasz tak. Sam siebie. Nie masz... Ta strefa komfortu ci się zacieśnia do czegoś, że się nie ruszasz i po prostu mówisz, byle tylko nic złego, nie zrobić gestu złego, a my mamy trochę na to wyjebane po prostu. Robimy nie to, że jesteśmy anarchistami, tylko my nie boimy się być sobą, mówić to, co nam przychodzi coś, do głowy. Co się dzieje też naprawdę, tak jak nawet ta reklama właśnie, że mówisz co tak. To wszyscy widzą, nie? Nazywasz to jakby i mówisz to na luzie i też z jakimś dystansem. Popełniłeś błąd, wyolbrzymiasz ten błąd, pokazujesz go, no cholera, pomyliłem się, zobaczcie, nie? W Polsce jest zazwyczaj, schowajmy ten błąd, nikt go nie może zobaczyć. Jakby tak. I wychodzi jeszcze gorzej wtedy, jak próbujesz coś ukryć. Nie? No plus jest też tak, że improwizacja w Stanach, którzy oni są improwizacyjnie przed nami 30 lat, tak patrząc po prostu po datach, kiedy coś się zaczęło i rozwijało, no to dla nich jest to dyscyplina, która jest pomocnicza. Piszesz scenariusze, chcesz być kreatywny pisarsko, musisz iść na improwizację. Tak. W IO, tam gdzie my byliśmy, byli ludzie z przymusu wysłani na ten sam kurs, gdzie my pojechaliśmy się nauczyć impro, które tutaj robimy, bo oni pisali scenariusze i mieli... Tak. I to naprawdę jest tak, że siadasz, zaczynasz pisać, twój mózg pozwala ci pisać strumień świadomości, a potem dopiero do tego wrócisz i zastanowisz się, co z tego wybrać. A proces pisania często jest taki, w ogóle proces kreacji często jest taki u nas, wymyśl coś teraz. Dobrego. Nikt nie wymyśli teraz czegoś dobrego. Wymyśl teraz coś dobrego, tak. Za godzinę mamy spotkanie dokładnie. Z klientem. Nie wymyślisz. Musisz umieć wyluzować się, że to nie musi być teraz, tylko zacznij teraz, otwórz te czakry, niech ci ten mózg pracuje na pełni obrotów, a za pół godziny zobaczysz, co masz i z tego coś... A jak ktoś jeszcze przyjdzie tak samo kreatywny, spojrzy na to i dołoży coś od siebie, to za dwie takie iteracje, mówiąc projektowo, jesteś w takim miejscu, którego nikt nie wymyślił. No dobra, ale czekaj, ale to by oznaczało, że ten ktoś, który przychodzi i dołoży, musiałby faktycznie mieć to, co ty powiedziałeś. Akceptuj i dołóż. To jest w ogóle dla mnie zajebiste. Znaczy, to jest coś, co ja super fajnie sobie stąd wynoszę dzisiaj. Czyli spójrz na to w takim jakby pozytywnym ten, nie włączaj krytyka, tylko zadaj sobie pytanie, co z tego możesz jeszcze bardziej zbudować? Dobuduj, pokaż mu i na bank on to weźmie i dalej ten. Ty, no to jest pogwałcenie naturalnej jakby potrzeby Polaka, no jakby wiesz, no. No. Jak możesz coś zbudować, to ktoś, wiesz, od samego początku, jak idziesz z dzieckiem na plażę, ja się wychowałem w Trójmieście, miałem bardzo blisko plażę swojego domu, no to jak szedłem tam z mamą, to pierwsze zadanie było, które dziecko kończy zamek, weź i podepcz, no jakby podstawowa zasada, zniszcz mu, jak już zbudował, no przecież jakby... Szumpeter. Po co przyjść i powiedzieć, wow, ale zajebisty zamek, wiesz co, siądę koło ciebie, zacznę budować fosę, no. A ktoś dołączy się i powie, wow, to ja pozbieram muszelki. No nie, no bez sensu, no przecież wiadomo, że trzeba zdeptać od razu, no. No i... Co zrobić? No właśnie. Ale dałoby się tak na scenie? Byliby się w stanie zrobić taką, wiesz, improwizację, w której każdy mówi po prostu puentuje, niszczę, w ogóle zbijam z pierwszej zawsze. No, można, tylko to nie działa, jak się okazuje, na dłuższą metę.
jest, mówisz o czymś takim, że ta druga osoba po prostu niszczy ten zamek, tak. który... No to za chwilę zostaniesz sam i nie będziesz miał co burzyć, bo ten, co konstruuje, powie, wychodzę. Bo grali ciągle scenę o niszczeniu zamków, nie? No bo wtedy robicie z tego mechanizm. No dobra, mechanizm, i teraz ja musiał z tego wyjść w takim razie. Od jakiego wieku można byłoby się użyć improwizacji? No, naprawdę to już od, nie wiem, kilkuletnie dzieci się już uczą tak naprawdę. Naprawdę? Tak, mogą chodzić. Ale w Ameryce? Nie, mamy też, jest, wiem, że jest szkoła impro, która działa i ona robi też... impro dla dzieci. Impro dla dzieci na przykład. Oni właśnie tak działają bardziej dla normalsów po prostu i też można się tam zapisać swoje dzieciaki i tam chyba, nie wiem, od 6 lat, nie pamiętam. Wow, ale sztos. 6-9, bo dzieci mają tę naturalną rzecz właśnie do działania i do, wiesz, do kooperacji, do zaskakiwania się, do bawienia się i wchodzenia w gry, więc to, co Łukasz wcześniej mówił o tym wewnętrznym dziecku trochę, które znowu w sobie uruchamiasz, no to dziecko nie ma. Dziecko, tak, dziecko to ma. Ma wewnętrzne dziecko. Tak. Jest tym po prostu. Jest tym dzieckiem. Tak. No tak i w... Oczywiście nie nauczysz dziecka struktury sceny, tylko raczej tam robisz takie wspólne angażujące gry i zabawy, a jak jesteś starszy, to robisz bardziej już trudniejsze rzeczy. Nie? No tak, bardziej świadome, bardziej takie, świadome, tak. które są zorganizowane. No u dziecka to jest bardziej podtrzymanie tego, co ma. Wiesz, zróbmy to, bawmy się, zróbmy jakiś spektakl. Gdzie teraz wymyślmy potwora. Tak, nie? Wymyślmy potwora, tylko ty będziesz głową. Jak ty będziesz głową, to wy nie możecie być już głowami, bo chyba, że będzie ich 7, okej. Okay. Tak. Ale jakby już nie jesteście głowami, to kim jest, to czym jesteś w tym będziesz potworze? Ogonem, tak. I znajdź sobie miejsce, co komplementuje miejsce pozostałych i uczysz się tego, o czym mówisz. Benny Hilla uczymy. Tak, i Benny Hill, i Meja wchodzę, a potem Bartek Mech i kończymy zajęcia. Zaczynam odkrywać, że bycie tym mechem jest trochę zajebiste, bo właściwie w każdej jednej scenie zawsze na koniec dnia może się gdzieś pojawić mech. On najczęściej jest... Mam etat mchu. On jest najczęściej w cieniu, więc jakby generalnie się pojawia. No. Potwór, 7 głów i mech. No tak. Krótko mówiąc, mi się wydaje, że powinniśmy... Myślę też sobie o tym, że porównuję to do Stanów, ale nie chcę, żeby zabrzmiało tak, że ja jestem jakoś mocno zamerykanizowany. Tylko chodzi mi, bo też uważam, że Amerykanie mają społecznie wkodowane za bardzo to, że są tacy mili. Że oni na przykład, doszedłem do granic tego bycia miłym u nich, że oni są dla mnie wtedy byli w niektórych sytuacjach nieszczerzy. Mhm. I szczerość była kosztem tego, że jestem miły. Ja już chciałem szczerości, a dostawałem ciągle to bycie miłym takie amerykańskie, więc ja nie uważam, że to jest super fajnie przez te porównania, ale to, że na przykład w Stanach nie ma takiego oporu poza jakimiś silnie kontekstami agresywnymi, nie ma oporu społecznego, żeby spojrzeć w oczy i się uśmiechnąć. Stoisz na przystanku autobusowym, mijasz kogoś na chodniku, w parku, w sklepie. Nie, Amerykanie tego nie mają. Patrzysz komuś w oczy, uśmiechasz się. Stałem chwilę, to oni mają taką czujność obywatelską chyba, że szukałem czegoś i babka się zapytała, czy potrzebuję pomocy z czymś, czy nie mogę trafić. No oni mają właśnie coś takiego w sobie. To są jacyś pro, otwarci, mili. Tak, szybciej reagują. U nas, jak spojrzysz komuś w oczy, to często jest reakcja taka, że ktoś wzrok odwraca albo już myśli, że coś jest nie tak. On patrzy na ciebie, a my właśnie oferujemy wtedy pomoc. Od razu. Jakiś problem? Jakiś problemik? Pomóc czymś? Od razu. Pomocy szukasz? Tak, od razu dokładnie jest taka chęć pomocy. Trochę przechodzimy przez to, bo to się też uważam, że to się zmienia. Ja widzę dużą zmianę. Nie wiem, ostatnie 20 lat. Jak 20 lat temu miałem 20 lat i był strach. Ja byłem przestraszonym studentem czy licealistą. Spojrzenie komuś w oczy dla mnie to już było wysłanie jakiegoś sygnału, który raczej był pejoratywny i niechcący, więc to się omijało. I to pamiętam, że dość długo miałem, że teraz czuję, że można komuś spojrzeć w oczy. Maciek Nawrocki, nasz kolega z klubu, jest mistrzem świata. On ostatnio jedziemy samochodem, stoimy na światłach, a on się kłania w pas pani, która siedzi w samochodzie obok, która prowadzi. Ona się uśmiecha, odkłania przez maseczki, jeszcze w maseczkach byliśmy, więc widać to w samych oczach. Tak miałem, kurde, można, że można tak bez niczego, nie robiąc tego dla jaj, nie robiąc tego szyderczo, po coś, można komuś obcemu spojrzeć w oczy, uśmiechnąć się i pójść dalej. No trochę inna, no ale to on nie podrywał. To po prostu było tak człowiek do człowieka. Nie wiesz, co zrobił, jak was wysadził. Generalnie tego tak wie. Więc tutaj... Mi trochę tego brakuje. Uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, ale to jeszcze przed nami. Rafał nam tutaj pisze, jesteście kibicami? Czego? No takiej dyscypliny, na przykład piłki nożnej.
Ja tak, kibicowałem Legii, kibicuję, ale... Bo jest taki pomysł, czy moglibyście improwizacyjnie rozwinąć taki dość ikoniczny śpiew, zaśpiew właściwie, który zaczyna się od słów Arka Gdynia. No Bartek, to no, co? Proszę, po jednym wersiku? Po jednym wersiku, no. Arka Gdynia, miła dziewczyna. Przypomnij mi, jakiego klubu jesteś kibicem. Ja jestem fanem sportu, rywalizacji męskiej, ale i fair deal gry. Dobra. Widzisz, Rafał, mam nadzieję, że to spełni na twoje oczekiwania. Ty chciałeś być taki podchwytliwy i ten. No przecież wiadomo, że sobie nie poradzą z tym. No, to jest ciekawe, że tak, bo ja w sumie piłki nie kibicuję za bardzo. Grałem kiedyś w kosza, przez tam 20 plus lat grałem w kosza, więc... Naprawdę? Tak, grałem w... Ale zawodowo? Można tak powiedzieć. W Polonii. Znaczy, hajsy zarabiałeś tak, na tym? Tak. Tak było. I co się stało? Nadszedł ten wiek, w którym spytałem siebie, co chcę w życiu robić i no, powoli po prostu odchodziłem. Zresztą ja to też robiłem tak na pół gwizdka, w sensie takim, że nigdy na przykład nie wyjechałem do klubów w Polsce, tylko brałem kluby z okolicy, bo jeszcze w międzyczasie sobie chodziłem. Ale chciały cię inne kluby? Tak, miałem pytania. Miałeś zapytania z innych klubów? Mógłbyś na przykład grać, nie wiem, w Treflu? Nie, wtedy nie. Wtedy to byli Amerykanie i topowi polscy koszykarze. Dlatego to spytałem, bo jak mówiłeś, kiedy 20 lat temu byłeś w tym, na studiach i w liceum i grałeś, to szybko policzyłem, no, że wtedy na topie tak, mógł być tref. No. Był tref na topie, no dokładnie. Więc jeszcze Mazowszanka, Pruszków. I ty dalej tam nie poszedłeś? Nie poszedłem, grałem w pierwszej lidze trochę i grałem w Polonii, w ogóle jestem wychowankiem Polonii, potem grałem w Legii, więc jakbyście chcieli mi w pierdol spuścić, to proszę z obu stron, bo grałem i tu i dobrze to wspominam. No i to był długi okres mojego życia, więc kibicuję, ale tak, ja jestem takim kibicem, który trochę rozkłada na czynniki pierwsze, co tam się dzieje ze względu na tę moją przeszłość sportową. Carka Gdynia, nie wiem co powiedzieć. Dynia mi się tylko kojarzy. Chciałeś mnie na coś wrzucić. Dynia! Rynia jeszcze. Rynia to powinieneś kojarzyć, skoro to jesteś z Trójmiasta, to czy nie? No jestem, ale co Rynia? Rynia nie jest nadmorską miejscowością? Czy nie? Pierdziele głupoty. Nieważne. Rynia, muszę sprawdzić. Przepraszam. Wydaje mi się, że bardziej mazurską, ale, może nadmorską, może zaraz ktoś z Ryni nam napisze i powie, ty, to jest w ogóle nie fair. Rynia leży między Wrzeszczem a Orunią. To by było, no. Byśmy mieli przerąbane. W Ryni była drużyna swojego czasu pierwszoligowa. Grałem tam jakiś mecz. Wydawało mi się, że to jest niedaleko do morza. Nieważne. Pytałeś o sporty ze względu na przyśpiewki. Na przyśpiewki. W Mazowieckim jest Rynia. O, proszę. No, dokąd mnie trener wysłał? Łukasz, spotykamy się nad morzem. Może to po prostu było niedaleko tej słynnej stoczni w Radomiu i to dlatego tak się... Tak, tak się nad Zegrzem, no, pisze nam, Magdalena nam podpowiada, że to jest Rynia. Ta Rynia, słuchajcie, ta Rynia nad morzem, sprawdźcie. Rynia nad morzem. Rynia nad morzem. Czarnym chyba. Dobra, nie ma, faktycznie. Nie grałem. Gdzieś grałem indziej. Bartek, a jak ci szło w tą koszykówkę? Jak już cię wysłali na to zgrupowanie do Ryni, na które do dziś nie dojechałeś. Słuchajcie, ja się zamyśliłem, muszę zweryfikować, co ja robiłem przez te 20 lat, bo grałem, gdzie ja byłem. Wiesz, że nawet można coś znaleźć w sieci jeszcze, gdzieś tam było. Jakoś sobie radziłem, ale to no, moi koledzy postawili na to, żeby po prostu grać w kosze zawodowo i to był dobry pomysł dla nich wtedy. Ja uznałem, że to nie jest jednak ścieżka, gdzie sobie chcę iść. No, tak, jednak myślałem trochę, co się stanie za 10 lat, jak pogram w ten basket, pobiegam w Polsce, to jednak nie było tak, że pograsz 10 lat w kosza i do już końca, do tej swojej starości będziesz szlachetnie żył za zarobione z tych kontraktów pieniądze. Nie? Nie, tak to I postanowiłeś, że nie chcesz się tych 10 lat zarabiać i chcesz zarobić w 3 i się zdecydowałeś na improwizację. Dlatego przyszedłem do klubu i teraz leci trzeci rok, więc ja kończę. W styczniu kończę. Teraz ten trzeci. No to dobrze. No dobra, a gdzie można was oglądać teraz w takim razie? Online. W Ryni jest... Ja gram w Ryni, bo mnie klub wysłał. Siedzę w Ryni nad morzem. Nie, teraz może nas... No, na razie niestety nie mogą widzowie chodzić do teatrów, więc można nas oglądać na naszym Facebooku.
płatnie można kupić bilet. I o to chciałem spytać. I teraz absolutnie jakby z takiej ciekawości. Czy my jako widzowie uczymy się już, że za online się płaci? Wydaje mi się, że tak, bo w ogóle ten rok to tak przyspieszył pewne dokonania technologiczne i też przyspieszył pewne rzeczy, że ludzie się już nauczyli tak naprawdę już w Polsce, że się płaci za takie rzeczy. I czy to jest webinar, czy to jest coś innego. I my teraz też się uczymy realizować te spektakle online, uczyć się w ogóle grać dla online'u, jeszcze gdzie nie masz tej widowni na żywo, tylko parę osób z obsługi się śmieje i bije ci brawo. Ale się myślę, że nauczyliśmy, już coraz lepiej to robimy. Jutro gramy z Makłowiczem, więc się cieszymy. A na początku grudnia będziemy improwizować z Szycem i z Twardochem, z tego co pamiętam. No to też jest, gdyby patrzeć na dobre strony, to w klubie weszłoby 130 osób. A no tak, to masz nieograniczoną, wiesz, poszerzenie online. No i ja myślę, że na przykład ta rzecz zostanie, czyli jeżeli wrócimy do rzeczywistości, wiesz, w którym gramy codziennie w klubie spektakle, to z gośćmi będziemy je poszerzać online, bo to się sprawdza po prostu. I to myślę, że to rozwiązanie już zostanie z nami. Naprawdę. Też zastanawiam się nad tym, czy jesteśmy, czy gotowi zapłacić za wartości niematerialne, no bo takie serwujemy i ulotne, po prostu przez internet. I na przykład myślę sobie o muzyce, o filmach. VOD, film, ludzie teraz zapłacą, bo nie ma sensu moralnie wystawiać się na pokusę za równowartość 9,90. Myślę, że dużo osób tak myśli. Zapłacę tyle, 9,90, legalnie obejrzę film w końcu i też jest taka świadomość. W końcu ktoś poświęcił czas i energię, żeby to zrobić. Tak z muzą też wydaje mi się. Kiedyś te wszystkie portale i torrentowo ściągaliśmy. Znaczy, ja znam osoby, które ściągały. A teraz wiesz, płacisz za abonament ze Spotify i uważasz, że to jest dobry deal zapłacić 19,90 miesięcznie za to, żeby mieć nieograniczony dostęp do muzy. Artyści też zyskują na tym, no bo nie tłoczą płyt, tylko idzie to w ten sposób. I te modele biznesowe, mówiąc brzydko, one się sprawdzają, bo jako społeczeństwo jesteśmy na tyle świadomi, że ktoś to zrobił dla mnie, to zapłacę i to nie jest dużo. I obejrzę sobie. No dobra, to działa. To jest pytanie. To kiedy będziecie mieli kanał premium, taki w ramach którego będę mógł mieć subskrypcję? Reklamy. Nie, będę mógł mieć subskrypcję, czyli będę miał dostęp do większości waszych wydarzeń, plus do takich rzeczy typu niedostępnych normalnie, czyli na przykład dwa żarty z garderoby. Tak, znaczy, żebym mógł sobie tam, wiesz, wejść na osobny pokój, to będzie drogi kanał, on będzie kosztował 243 zł miesięcznie, ja chętnie będę za niego płacił i będę po prostu miesiąc w miesiąc z mojej karty kredytowej będzie po prostu szła kasiora, ja będę mógł sobie powiedzieć: tak, jestem turbo... To jest dobry pomysł. Ja turbo lojalny klientem waszym, ale oprócz tego mam coś ekstra takiego, wiesz, że mogę i jak będzie dowcip, wiesz, i ta wigilia pięcioosobowa i będę chciał mieć rubasznego Mikołaja, to powiem dzisiaj zamiast Mikołaja przyjdzie pan Mech, a pan Mech powie dobry dowcip za karpika, no. W sumie, no, to co mówisz, to jest jakaś bardzo fajna wizja i to jest ciekawe, tylko no, my dopiero się, wiesz, jakby nauczyliśmy trzymać kamerę i celować nią na nas. Okej. Okay. To jest, nie, jakby trochę żartuję, ale... Ale pewnych rzeczy się uczymy krok po kroku i ja myślę, że z czasem pewno będziemy też dążyć w tą stronę, żeby mieć taki, no, załóżmy, serwis, wiesz, w którym będziesz mógł zobaczyć nasze rzeczy i tak jak mówisz, nie wiem, jakieś dedykowane też rzeczy dla ciebie, zrobić taki serwis, nie wiem, był kiedyś taki w Stanach, nadal nie wiem, czy jest na przykład Funny or Die, nie? Czyli masz, tam ludzie głosowali na takie wideo, czy nie, nie? No i też no, po głowie nam chodziły różne pomysły. Teraz mamy też nagrane spektakle, te streamowane online w dobrej jakości i też na przykład myślimy, czy po fakcie obejrzenia przez ludzi tego materiału nie mieć go gdzieś zawieszonego, że możesz, załóżmy, za te 5 zł obejrzeć sobie jeszcze raz ten spektakl. Nie? Więc jeszcze raz, albo pierwszy raz. Znaczy, albo pierwszy wy raz, w ogóle macie, moim zdaniem, macie nieprawdopodobną przewagę nad wieloma innymi artystami, tak? Znaczy, jeżeli przyjdzie do was, jeżeli mówicie, że będziecie robili za chwilę improwizację z Borysem Szycem, no to jakby pragnę przypomnieć, że jego teatr online'owy, no, powstał zdecydowanie, no, wiele lat przed pandemią, tak? I jakby bardzo długo się nie sprzedawał, bo ludzie nie byli w stanie jakby tego zaakceptować, mimo tego, że technologicznie, jakościowo był zupełnie inny, ale tam była jedna bariera,
że faktycznie jakby te wydarzenia musiały być drogie z jednego prostego powodu, no bo po pierwsze ich realizacja była droga, a po drugie faktycznie jest tak z teatrem według wyreżyserowanym i jakby ten, że no, rzadko kiedy pójdziesz na to samo wydarzenie, wiesz, ponownie, no bo, po co, tak? No dobra, możesz być turbofanem i chcieć coś oglądać, ale w końcu znasz go na pamięć i w ogóle. U was jest fajnie, bo wy jesteście Neverending Story, tak? Znaczy dokładnie jak mam subskrypcję, teraz sam sobie głośno mówię, to się jaram, bo wy za każdym razem macie, nawet jeżeli byście mieli 16 występ z Makłowiczem, to ten 16 będzie inny niż 15 pozostałych, no bo po prostu, tak? Bo wejdą inne żarty, bo wejdą inne rzeczy, więc tutaj naprawdę jakby ta wartość pod tytułem kupujesz nieograniczoną liczbę żartów jest dobra, wiesz, poza tym ciągle czekasz na ten moment, kiedy ty w końcu nie będziesz uchem, no i to jest tak, taki wiesz, moment. Dzisiaj nie będziesz nikim innym. Tak, dzisiaj do końca dnia. No, gdybyś nas poprosił, żebyśmy powtórzyli scenę, to byśmy pewnie nie umieli, bo to jest z kolei aktorska umiejętność. To, co mówisz, że zmierzam do tego, że co mówisz, że to jest nasza mocna strona, to też można powiedzieć, że jest słaba, ale no my bierzemy z tego ten plus. Tak, masz rację, że wiesz, no to się nigdy nie. Zawsze jest to coś innego. Nie? Zawsze jest to inna treść. Zawsze, nie wiem, mogą się pewne rzeczy powtórzyć nieświadomie, ale. Ja pierdzielę, nie, przepraszam bardzo, ale teraz naprawdę sobie, że w kategorii faktycznie jakby. Theater on demand, jakkolwiek by to nie brzmiało, to wy jesteście najlepszą opcją z perspektywy subskrypcji, bo nie opłaca mi się mieć subskrypcji, nie wiem, Teatru Kwadrat, bo to jest super fajnie, tylko oni mają w tej chwili chyba, jeżeli dobrze pamiętam, mają, nie wiem, sześć sztuk, nawet jeżeli je wszystkie wystawią i wpakują do internetu, to w tydzień obejrzę i co dalej? Za co mam dalej subskrybować? No, my jesteśmy takim Netflixem, co byś go otwierał i nagle aktor wchodzi i zaczyna grać scenę, pogoni, bo to no, ale właśnie, tak właśnie dokładnie o tym mówię, że Netflix jest zajebisty, bo tam masz po prostu nieograniczoną liczbę, bo bardzo dużo twórców zostało jakby w platformę wplecone. Spotify jest fajny, bo tam jest dużo twórców. Nie da się zrobić teatru on demand w takim rozumieniu takiej platformy, bo to byś musiał zrzeszyć w jednym miejscu wszystkie platformy, które są, znaczy wszystkie teatry, które są. U was naprawdę można to zrobić. Mało tego, 30 twórców, którzy jak w szczycie grali, to jest naprawdę tak, że budzisz się rano i już przebierasz nóżkami, co będzie dzisiaj o 17 zagrane, bo to będzie śmieszne. Możecie zrobić ramówkę całą, tak, pod tytułem, wiesz... improwizowanie śniadania. Znaczy ja bym kochał, żebyście robili improwizowaną na przykład telewizję śniadaniową. No mamy coś takiego, w ogóle był klub komediowy TV, odpowiadając, myślimy o jakiejś śniadaniówce, a mamy coś takiego jak dzień z klubem komediowym i to... Cały dzień to już bym nie wytrzymał. No właśnie, za dużo. Mi się przepalił. My też myślimy o tych rzeczach. Myśleliśmy też o telewizji śniadaniowej. Ale to jest genialne. Subskrypcyjnie to jest genialna rzecz, bo naprawdę jakby wy jesteście idealni pod subskrypcję z jednego prostego powodu, bo jesteście za każdym razem świeżi. No i... to miło nam, że tak mówisz. Tak. Znaczy ja jaram się tym, bo to odkryłem właśnie w tej chwili. jestem strasznie zajarany. No, jest w tym potencjał, tylko też trzeba uważać, bo nie zrobimy lepszej telewizji od telewizji, w sensie... To jest innej, dobra. Tak, wchodzisz też, wiesz, w rywalizację, co dzisiaj włączę, to, czy obejrzę serial na Netflixie, czy obejrzę... Pan Mech ma lepiej trzymać mikrofon, tutaj piszą. Tak. To, czy obejrzę Netflix, czy obejrzę coś na HBO Go, prawda? No to wchodzisz po prostu, wiesz, w rywalizowanie z internetem. Co obejrzę w piątek o 21. W piątek o 20, więc to też oczywiście my znamy swoje walory, a też o tych wszystkich rzeczach, co mówisz, to po prostu dla nas to są pieniądze niestety i żeby w to zainwestować. Ja wiem, absolutnie mam, ale naprawdę myślę sobie takie rzeczy, trochę bym jednakże was inspirował i kopał w kostki w kategorii nawet jakby, wiesz, historii biznesowych, w takim sensie na przykład, nie wiem, że w każdy wtorek o 9 jest, nie wiem, improwizowana rozgrzewka kreatywna, tak? Czyli coś, co ludzie siedzący po drugiej stronie, no to którzy już... i tak są na Teamsach i za chwilę będą pracowali nad reklamą. No to odpowiem na to od ręki, bo wczoraj w sumie zaczęliśmy cykl, co nazywamy Power Up, czyli kawa z komikami klubu i wiesz, wpadasz o 10, dwójka z nas pije sobie kawkę, gada rzeczy i to jest ten plus zdecydowany, że możesz pogadać z telewizorem, który ci odpowie. No. I coś takiego robimy właściwie cyklicznie w środę teraz, że można z nami sobie pogadać.
Ale jest to płatne. Nie. Zamknijcie to. No, przepraszam. Ja jako człowiek, który jednakże stoi po tej stronie, który się nazywa pieniądz, zamknijcie to. Ty pytałeś, czy jesteśmy drodzy. Teraz... jesteśmy darmowi. Teraz co prawda rozmawiamy na otwartym kanale, ale uważam, że takie rzeczy, które naprawdę są wartościowe, to one powinny być zamykane. Jakby... tak, ale to chyba zrobiliśmy tak bardziej... teaser taki. Teaser taki. Cokolwiek to znaczy, to robimy właśnie teaser. Po prostu, żeby ludzie zobaczyli, że jesteśmy, no bo nie wszyscy wiedzą ciągle. Zajebiste. Absolutnie zajebiste. I wtedy może na przykład ktoś to będzie mówił, dobra, dzisiaj mam zrobić reklamę bardzo znanej firmy produkującej biżuterię, a zrobię sobie dobrą rozgrzewkę najpierw i by wyszło coś zupełnie innego. Tak, przypomniała mi się oferta z Rembu, zawsze na czasie. Lata 90. pamiętacie reklamę wózków widłowych? I to był case u mnie na studiach, na zarządzaniu, że ktoś wywalił olbrzymie pieniądze na reklamę wózków widłowych, co już jest produktem, który dociera do specyficznej grupy odbiorców i puszczali to przed wiadomościami, czyli w prime time reklamowym, za olbrzymie pieniądze. Kto wtedy szuka wózków widłowych? Więc to był taki case wywalania pieniędzy na coś, także jakby ktoś chciał wywalić pieniądze na nas, to jesteśmy. Wózki widłowe, nie ma problemu. Arka Gdynia i... i bardzo smaczna dynia. Tak. To jest coś, co ten. No dobra, macie jeszcze jakieś do nas pytania? Widzowie, możecie pisać w tym momencie. Te dwie osoby, które nas cały czas się oglądają, mogą faktycznie zadać teraz pytanie, po to, żebyśmy my mogli na nie odpowiedzieć. Czy jest coś, czego nie gracie w ogóle? Znaczy, w takiej sytuacji, że ktoś przychodzi, wam wrzuca temat i wy mówicie, nie, to nie my. Ale ty mówisz o. O biznesie czy mówisz? Nie, mówię o takim, że macie taką sytuację, gracie w ogóle na scenie takie rzeczy pod tytułem wrzućcie nam temat, no przecież gracie to, tak? Wrzućcie temat, wrzućcie scenografię. Czasami jest tak, że ludzie rzucają różne słowa, które wydają im się z założenia, że będą śmieszne, prawda? A, powiem ksiądz, powiem... dupa. Dupa, powiem... Dlaczego połączycie akurat te dwa słowa i wydaje wam się, że będzie śmiesznie? Ja ci tylko podaję przykłady takich... A, co ludzie wrzucają. Tak, co ludzie wrzucają. To nie ja, to brat, ale... I ludzie często myślą, że jak powiedzą coś takiego, co będzie kontrowersyjne, śmieszne założenia, miejsce cmentarz, miejsce ksiądz, nie ksiądz to nie miejsce, kościół, Kaczyński, to zaraz będzie, ale się będzie działo. Czyli wy w ogóle gracie wszystko na K, ksiądz, Kaczyński, tak. Kościół, to klub komediowy. Klub komediowy. No. Nie, a trochę jest tak, że oczywiście my staramy się zawsze brać pierwsze słowo, które słyszymy, ale też czasami mamy tak, no ktoś tu próbuje być zabawny na siłę. Z widowni. I tak trochę lubimy pomęczyć ludzi, żeby nam dali coś, co jest nietypowe, inne trochę, nie wiem, abstrakcyjne bardziej też. No nie gramy stereotypami, to jest chyba podstawa. Nie gramy tego, że ktoś się w slapsticków, nie wiem, ktoś się przewraca na skórce od banana. Jak... No chyba, że w Benny Hillu. Chyba, że Benny Hill, mój ulubiony. I jak pytamy o miejsce, to poza Rynią, która jest nad morzem, przypomnę, no w większości wypadków dostajemy Radom. To tak, że, Radom. Radom, Łódź. Albo Sosnowiec. Sosnowiec. Więc no, nawet raz to można zagrać i zagrać po naszemu, przez nową, naszą wrażliwość, ale to nie jest bodźcujące, jak słyszysz od 6 miesięcy, że COVID na przykład. No nie gramy tego, bo już nam się ten temat przejadł zupełnie, w związku z tym uciekamy. Tak, nie gramy pewnych rzeczy, ale to bardziej ze względu chyba na to, że one są stereotypowe i już takie przeorane. Nie pamiętam na przykład, żebyśmy grali polityków jakoś często. W ogóle to nie idziemy w tę stronę. Tak. Ale to dlatego, że wy w to nie idziecie, czy generalnie jakby strasznie łatwo jest się dokładnie jakby wywalić na tej skórce od banana, w takim rozumieniu, że od razu wchodzisz w stereotypowe myślenie i wiesz, i wrzucasz w tym wszystkim jednakże dużo swoich przekonań i emocji, no jakby nie patrzeć, no. Wiesz, no. Znaczy nie wiem, ile masz emocji do mchu, ale generalnie wydaje mi się, że... Tyle co widzisz. jest trochę tak, że wiesz, wchodzenie w ten poziom takiej dysputy, wiesz, jak w Sejmie, co się dzieje, to trochę nas to nie interesuje po prostu. I wiesz, ja mogę zagrać Kaczyńskiego, który ma dylematy moralne, a jednocześnie, nie wiem, może coś dodam mu, wiesz, innego, nie? I nagle ludzie będą mówić, hej, nie, ale dlaczego nie zrobiłeś tego... w ten sposób, jak sobie my to wyobrażamy, nie? Bo jednak musisz zagrać do jakiegoś wspólnego wyobrażenia stereotypu, który ludzie mają w głowie. My możemy to przekręcić, zrobić zupełnie coś innego na ten temat, nie? Jakby dodać inną barwę no i jakby okej, nie? Możemy tak zrobić, ale trochę nas to nie jara też, nie? Jakby wchodzenie w ten grząski grunt trochę.
Zresztą ja zawsze powtarzam ludziom trochę, że jakby nagłówki z gazety.pl, no to każdy czyta, jakby pobawmy się w coś innego, nie? Jakby wejdźmy trochę w inne tematy. Mają to państwo na co dzień ciągle w internecie i w telewizji. Jakby wyjdźmy trochę z tego. Tak, no, my się zabieramy w jakąś podróż, tak potem jakby podsumować, co się wydarzyło właśnie, nie, że był człowiek mech, który doradzał wampirzyce, jak ugotować coś dla krasnali. I tak, standardowa nasza scena. Standardowa scena, którą gramy najczęściej. Gramy ją najczęściej. Tam jest nie możemy skończyć tego spektaklu, zawsze źle doradzają. Tak. Czekamy, po pandemii go dokończymy. No, że to jest bardziej przerwana nam, po pandemii nam przerwa zaawansowane prace nad tym spektaklem. Właśnie, pracujemy nad szóstym krasnalem, bo coś tam nie hula w nim. Szukamy krasnalicy. Tak, bo jest właśnie deficyt. No nic, to tyle. Chciałem zaprosić na spektakl o mchu, wampirzycy i krasnalach. Jeżeli ktoś zna szóstego krasnala, to jakby albo zna jakiś element, bo tam trochę mu nie hula, więc generalnie gdyby ktoś miał na przykład lekarza, który jest akurat wolny jakimś dziwnym trafem i mógłby pomóc szóstemu krasnalowi, to byłoby super. Dobra, Magdalena pisze, bardzo ważne pytanie zadaje nawet. Technika to jedno. Ciężko się z tym nie zgodzić, prawda? Tak. Ale jak ćwiczycie skojarzenia? Tak, żeby szyć na poczekaniu. Robimy sobie warsztaty, tak naprawdę. Ciągle trenujemy, bo to jest taki trening. Czyli uczycie się cały czas. Tak. Uczymy się najlepszych skojarzeń do wszystkich wyrazów. Możemy sobie razem to zrobić, szybkie koło skojarzeń. No pewnie, że tak. Chomik. Kołowrotek. Kaloryfer. Brzuch. Brzuszek. Nadęty. Bufon. Bistro. Bar. Wuda. WDP. Nie no, zepsułeś. tak się jarałem, że będzie ten ogórek. Miałeś jakieś oczekiwania? Miałem oczekiwania. Miałeś jakieś oczekiwania? WDP, czyli normalnie smar. Ale no to jest taka szybka, głupia gra, ale to jest właśnie koło skojarzeń, że robisz sobie takie... Okej, ale idziecie na przykład typu, że nie wiem, na przykład sobie wybijacie rytm czy i coraz szybciej? Możesz, tak. Możesz. Są różne wersje. Możesz robić na dwa tempa. Tak. Równolegle możesz. Równolegle możesz na raz, możesz robić w tym samym momencie skojarzenia. Na przykład mówimy naraz i ja słyszę to, co mówi Łukasz słyszy to, co ja mówię. I mówimy naraz. Jest takie ćwiczenie, na przykład, uwaga, malapropizm się nazywa. Bardzo i polega na tym, że pokazujesz rzeczy i mówisz, nazywasz je inaczej niż to faktycznie jest, ale nie możesz iść w jakieś skojarzeniowe mocno rzeczy. Czyli mówisz, że to jest chomik, to jest gwiazda, to jest ołówek i tak pokazujesz wszystko, mówiąc totalnie różne rzeczy. I twój mózg zaczyna się rozluźniać. To jest, podejrzewam, jak z ćwiczeniami fizycznymi, jak z rozciąganiem. Wchodzisz po prostu i ćwiczysz różne rzeczy, twój organizm zaczyna pracować. Pomyliłeś. Tak, to jest chomik, a to jest ołówek. Generalnie tak. Odwróciłeś to. Ale to ćwiczenia. No to tak jak wydaje mi się na przykład, że gra na perkusji. Jezus, nienawidzę tych ludzi. Po prostu. Co tam? Monika, dziękuję ci bardzo. Dajcie jeszcze jakąś grę impro z Wojtkiem. Ha? Zagrać coś, chcesz z nami zagrać coś, dobra. Ale co, ja nie chcę z nami zagrać. A to jak się z nami gra? Właśnie. nie chcę. Ale spróbujmy. Dawaj. Co znaczy zagraj coś z nami? No chyba to, co robiliśmy. To było takie, to się nazywa koło skojarzeń. I to jest, na przykład, nie jesteśmy chyba w stanie tego tutaj zrobić. Tam nie jesteśmy. Możemy spróbować. Jeżeli przyszliście w jednym golfie, który zmieniacie tylko, jak przekładamy kadry na was, no to wiecie. No. Wiesz, mamy jedną szafę z golfami. Myślę o tym, żeby cię przebodźcować w jakiś sposób. Jak jest klaski, liczenie jeszcze do koła skojarzeń, to we trzech, to będzie tego dużo. Możemy to zrobić. To jest klask i liczenie? A może to zrobimy skojarzenie i klask? Skojarzenie i klask? Z tym? Tak. Z takim klaskiem? No tak. A, tym, dobra. A potem dołożymy jeszcze liczenie w drugą stronę, się rozsypiemy. To, słuchaj, robiliśmy wcześniej, czyli skojarzenie po kole. Czyli to idzie tak, kojarzymy. Tak, a jednocześnie idzie klask. I klask możesz, jak dostaniesz tak jak ja od Bartka, to mogę wysłać do każdego z was. Jak zrobię do ciebie, to ty wybierasz, do kogo znasz, klaszczesz w ten sposób. Jesteś w tym? Jestem w tym. I w drugą stronę będziemy liczyć. Czyli jest jeden, ty mówisz dwa, trzy, cztery. Trudno, wywalmy się na wszystkim. I klask, i skojarzenie. Zróbmy to. To jest nasze standardowe ćwiczenie. Jest dość małe to kółko. To są trzy niezależne rzeczy. Tak, to są trzy niezależne rzeczy.
Wiesz, o co chodzi? Tak, wszystko ja. Dobra. To ja mogę zacząć skojarzenie. Dobra, a ja zacznę. Ty zacznij klask. Chomik. Kiedy będziesz chciał. Charyzma. Charakter. Cecha. Minus 5. Temperatura. 38 stopni. Gorączka. Czekaj. No, tak. Jeszcze. Dlaczego ty mi tutaj, a ty mi mówisz? No, bo tak. Nic nie rozumiem. I to jest trochę metafora improwizacji, bo tak. W improzie dużo dzieje. Bardzo dużo. Tak. Bo ty musisz wiedzieć, co robi twój partner tak. W scenie, musisz, co ty robisz. Tak, musisz podać skojarzenie, musisz podać klasnąć. Klas, skojarzyć niezależnie. Jeszcze tak. Byśmy dorzucili trzecią rzecz, miałbyś 3 piłki, które żonglujesz. Obłędne. Dobra, ale to jest ważna rzecz, bo jeszcze jest osoba, która przynajmniej jak widziałem, jak graliście na naszej scenie, to był narrator. Bardziej prowadzący chyba. No właśnie. Tak? Jaką on ma rolę? Znaczy, jaką rolę ma ten gość, który wychodzi i tłumaczy, co się będzie działo? Czy on jest konieczny? Tak. Jest konieczny, bo... Nie, potrzebujemy zawsze takiej osoby, wiesz, która jest takim naszym... Frontmanem. Frontmanem, tak, który ma kontakt z ludźmi od razu, zagaduje ich, wyciąga od nich trochę inspiracje, robi rozgrzewki, tłumaczy ludziom, co się dzieje. No bo gdybyś chciał na atomy to rozebrać, to po pierwsze, ludzie nie wiedzą często, co oglądają, więc potrzebny im ktoś, kto im to wytłumaczy. I musisz mieć tę wiedzę, naszym zdaniem, że to, co za chwilę zobaczysz, jest improwizowane. Bo jakbyś myślał, że to jest napisane, to miałbyś dużo wątpliwości. Bo... Nie, no przede wszystkim to nie jest takie śmieszne. Czy jak myślisz sobie, że to jest napisane, to myślisz sobie... Mm. No niby są śmieszni, ale mogli to napisać lepiej. Tak. Ale jak sobie nałożysz na to taką kalkę, tak. Która brzmi, to tak. Się tworzy na tak. Żywo, ale oni mają chore mózgi. Tak. Sam jesteś ciekaw rozwiązania. Jesteś ciekawy, mało tego masz, wiesz, już w drugim momencie to, co ty powiedziałeś, zrobiłbym to inaczej, dostajesz zupełnie inną kontrę, mówisz, wow, ale to było śmieszniejsze. Już go nie lubisz, jest śmieszniejszy ode mnie, więc jakby wiesz. No. Tak, to poza tym, gdybyśmy tego nie ustalili, to wszyscy by próbowali to powiedzieć w 4- czy 5-osobowym składzie. No byłby chaos, więc jest ta osoba. Poza tym niektóre są różne improwizacje. Jedne są takie, że wychodzimy we dwóch z Bartkiem, bierzemy słowo jakiekolwiek i zaczynamy od tego budować świat. I to będzie trwało 45 minut. Gramy sobie taki duet, pewnie fabularny. Ale to, co ty widziałeś na przykład, to są tak zwane krótkie gry. I one mają założenie. Widz musi wiedzieć, że za chwilę zobaczy... Że w tej scenie będziemy mówić change, nie? Żeby zmienić słowo. Więc to było takie założenie. Albo sceny. Tylko pytania. I wtedy już twój mózg obserwuje to pod kątem kunsztu grania sceny, w której są tylko pytania. I aż chcesz zobaczyć, czy my się nie pomylimy i nie powiemy twierdzącego. A gdybyśmy tego nie powiedzieli, sami wiedząc, że gramy tylko pytaniami, to dla ciebie byłoby takie, co w ogóle jest, gówno jakieś. Zupełnie inna zabawa, więc takie kontekstowe ramowanie, musi ktoś to wytłumaczyć. Więc zwykle wybieramy osobę, która to po prostu robi, zwłaszcza na, tak jak widziałeś, na jobie mocno zorganizowanym. Tam musi wszystko grać. Ta scena trwa 2,5 do 3 minut, następna. Przerwać nie możemy w dobrym, gadać. Wysokim momencie. No, nie może być tak, Bartek, ty pójdziesz teraz, powiesz, czy może ja nie pójdę. Wiem, ja zapowiem. Nie, właśnie, nie mamy na to czasu. Tak. No to tak jak prowadzisz event, no to musisz wiedzieć, co się dzieje. To takie jest takie zadanie tej osoby. I to zwykle to jest losowo wybierane. To nie jest tak, że wiesz, że mamy kogoś, kto się specjalizuje w tym tak 100%. Chociaż są preferencje, ale... No właśnie, ale teraz poruszyłeś bardzo fajną jakby część. Czy właśnie macie jakieś takie preferencje typu, że wiecie kto... Mech? Czy macie... Nie mówię o roli. Mówię nawet o jakimś zadaniu, formule, ale czy na przykład par, typu, że na przykład bardzo lubię grać z Januszem, ale nie lubię grać z Mariolą. Albo Grażyną. Nie, raczej tak nie mamy tak, że wiesz, że... Nie wiem, nie chcę grać z tą osobą, a... Ale jest w ogóle tak, że faktycznie z jakimiś osobami się gra lepiej, się gra gorzej, czy jak jest podobny poziom jakby wyszkolenia, rozumienia procesu, to już właściwie w pewnym sensie nie ma tego znaczenia? No to jest tak, że wiadomo, że wiesz, z kimś to jest bardziej doświadczone, a z kimś to jest mniej, no to musisz bardziej ratować, nie? Ale... No i też naturalne jest, że z niektórymi ci się gra lepiej, bo nie wiem, bo z nimi grasz 15 lat, a z kimś grasz krócej, nie? Więc jakby też się lepiej znacie,
lepiej, szybciej możecie iść, nie wiem, w którą stronę idzie nasz mózg razem. To jest naturalne, ale nie wykluczamy siebie nigdy nawzajem w zespole też z tego powodu. No. Znowu analogia sportowa. Na przykład grasz w debla, w tenisa i jak grasz z kimś w debla regularnie i dostajesz parę, teraz przypadkową osobę, to gra ci się trochę inaczej. Nawet jak dostaniesz najlepszego gracza, to musisz się trochę z nim pokleić, bo mamy duety. Bartek gra z Michałem Sufinem, ja gram z Martą Podobas, mamy takie stałe swoje duety, w których gramy. No ale jak gramy więcej osób, to jest trochę drużynowa z kolei analogia. Jak grasz częściej z tymi osobami, to ta drużyna też ma inny klej. No ale ponieważ my trenujemy wszyscy razem i z tej trzydziestki idzie na jeden spektakl piątka, na drugi czwórka, wiesz, i to się rotacyjnie, to nie ma jakichś preferencji, typu jest pierwsza jedenastka i potem druga jedenastka, tylko rotacyjnie gramy. Więc to, co Bartek powiedział, no to jest kwestia tego, że jak z kimś długo grasz, no to inaczej też to czujesz, ale faktycznie jak ktoś gra wystarczająco dobrze, szybciej, no to... Szybciej razem wiecie, jaki scenariusz piszecie razem na żywo, nie? Że tak jak gram na przykład, nie wiem, z Sufinem długo, który też prowadzi ze mną klub, no to oboje wiemy, czy to będzie bardziej klimat, wiesz, nie wiem, dramatu Artura Millera, się śmieje, czy bardziej, wiesz, komedia typu buddy movie, nie? Wiesz, w który klisze trochę gatunek też możesz iść trochę, nie wiem, w takim graniu. Więc no to też jest tak, jak prywatnie czasami, wiesz, kumasz się z kimś w milisekundę. Wiecie, co lubicie czytać, co was interesuje. No dobra. Dużo trenujecie, bo ty powiedziałeś, że trenujemy razem. Ile jakby w tym wszystkim jest grania, czyli występu, a ile jest treningu? No, to jest idea analogią sportową, bo będzie łatwo. Idziesz na trening i wykonujesz rzuty rożne do znudzenia. To znaczy ja wykopuję, a ty biegasz i główkujesz karne, bramkarz się rzuca i robisz te mikro rzeczy. A potem masz mecz, w którym po prostu co ci wyjdzie, to wiadomo, że jak rożny, to ja dobrze kopnę, bo ten mikroelement mam, ale co tam się dalej wydarzy, nie wiesz. I to jest dokładnie tak. My najprościej, co jest pod spodem? Wiemy, że musi być platforma, tak to nazywamy, czyli wiemy, że musimy w miarę szybko w scenie określić kto, co i gdzie, bo wtedy łatwiej się gra. Chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, o co nam chodzi. I to trenujemy na warsztacie, powiedzmy, żeby potem łatwo w to wejść, ale nie trenujemy platformy pod tytułem jestem wampirzycą, a ty wampirem i jesteśmy w Transylwanii, tylko my wiemy, że to musi być zrobione w miarę w Rynia nad morzem, konkret, i wchodzi mech i to jest wytrenowane. Więc my trenujemy mikrotechniki. Banalna rzecz. Jak gramy we dwóch i ktoś chce wejść do tej sceny, to my musimy wiedzieć, jak wejść do tej sceny, żeby to było widoczne, żeby zmienić kogoś, żebyśmy się nie dogadywali na poziomie technikaliów takich czysto, a nie fabuły. Bartek, też na pewno masz. Jak ja widzę, że jakaś scena zmierza ku temu, co już mogło być, to od razu odkręcasz to, bo nie chcesz zagrać. Mózg improwizatora mówi, nie, gramy, no, muszę zagrać coś innego, bo to jest nudne, tam już się było. I po prostu zmieniamy, więc to nie jest tak, że gramy coś, co graliśmy wcześniej. I to jest w ogóle super, powiedziałeś o super fajnej rzeczy. Czy wy zadajecie sobie pytanie pod tytułem, czy to ludzi śmieszy? Czy wy po prostu mówicie sobie, mnie to śmieszy zajebiście, więc będę to grał. A to, że oni tam już zasnęli, to mnie nie interesuje. Teraz jest łatwiej, bo śpią po drugiej stronie monitora, ale wiesz, czasami są na krzesłach, nie? I ich widać. No. Pozdrawiam wszystkich śpiących. Tak. Obudźcie się. Aj. Opowiem anegdotą. Nie. Jak byłem małym hej. Nie, dla nas tak. Przede wszystkim trzeba pić dużo wody z wazona, ale to, co chciałem powiedzieć, to słuchajcie. Nie, dla nas jest ważny kontakt z ludźmi i jakby nie może być tak, że wychodzimy na scenę i mamy gdzieś, co tam sobie ludzie myślą. My i tak zagramy swoje. Oczywiście, że naszym celem jest ich rozbawić też, ale staramy się na tyle inwestować w bohaterów, w postaci i w miejsce, że my wiemy, że jeżeli będziemy, tak to mówią Amerykanie, truthful to this, szczerzy z tym, to ten śmiech będzie, nie wiem, co siódme zdanie. Będzie co siódme zdanie jakiś śmiech. Jeżeli coś robisz na siłę pod publiczkę, jakby olewasz kompletnie struktury i tak dalej, to ludzie mają takie, o co w tym chodzi, nie? Jakby i się nie śmieją.
No i się wtedy po prostu nie bawią z nami. Ale też musisz czuć, mieć kontakt z ludźmi na żywo, nie? Że umieć, nie wiem, zbudować napięcie, umieć w dobrym miejscu i przekłuć. Nie wiem, jak zaczynasz się gubić, to musisz trochę docisnąć i bardziej się wyeksponować, tak, żeby nie próbować czegoś chować. Także ten kontakt jest bardzo ważny dla nas z ludźmi. I w impro to już naprawdę jeszcze bardziej. No bo aktor, tak, nie wiem, można się nauczyć tak spektaklu, że jak wychodzisz, to grasz. Czy są reakcje, czy nie, to grasz. Nie. Wiadomo, że aktorzy też im jest lepiej, bo czują też oczywiście ten kontakt z publicznością. Ale u nas ten śmiech, ten rytm i to rzucanie i ten ciągła energia takiego bycia, wiesz, tak naprawdę my wam dajemy, wybierzecie i tworzymy razem spektakl, to jest kluczowe. Tak ten naprawdę. Przepływ energii to jest niesamowita rzecz w sumie. To trudno sobie wyobrazić, jak się tego nie doznało. Nie mówię tylko ze sceny, z punktu widzenia artysty występującego, tylko też osoby, która ogląda. Prosty przykład, oglądasz stand-up na YouTubie, idziesz, żeby to posłuchać na żywo i masz zupełnie inne odczucia organiczne, bo tych organicznych trudno jest wzbudzić je po prostu przez szkiełko. Ja nie chodzę na prawdziwy stand-up, bo ja wiem, że stand-uperzy zawsze sobie wyłapują jakąś ofiarę i z niej ciągną bekę. Tak, więc ja wolę siedzieć na YouTubie, bo wiem, że jakbym poszedł to na bank, to byłbym ja. To ty gadujesz. Na bank by powiedzieli, ej ty, chodź. No ale też my jednak wiemy... Bo jak jest hasło, kto jest z Ryni, to się zgłaszam teraz. To jest MHM. Jadę do Ryni. Słuchajcie, jadę do Ryni. Jadę tam do was. No my jednak wiemy, co... Umiemy w te komedie, wiemy, co jest śmieszne. To też jest tak, że improwizacja, którą uprawiamy, jest komediowa. A może być inna? To ciekawe pytanie jest, bo... Może być, jest w Polsce w ogóle tak bardziej się kojarzy... Jak powiesz improwizacja, to ktoś powie, no Krystian Lupa pracuje metodą improwizacji z aktorami, no albo Grotowski miał dużo improwizacji. A mówimy, no tak, ale nam chodziło o takie, wiecie, improv, amerykański improv, nie? Więc jakby w Polsce o dziwo, czasami nawet bardziej w środowisku teatralnym, jak powiesz improwizacja, to aktorzy mówią, no tak, ja improwizuję. Ale to nie jest to samo, co my robimy. Okay. Bo tam improwizujesz w postaci z reżyserem i tak dalej. Są to jakieś takie metody jeszcze, wiesz, wyciągnięte, nie wiem, ze Stanisławskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzie w Polsce, gdzie ten teatr jednak dużo znaczy nadal i wiesz, ja jestem powiedzą teatrze na przykład, no to też... Naprawdę? Tak. Ale w sensie, że normalnie takie wykształcenie masz? W sensie nie, tam kończyłem jeszcze zarządzanie marketing, potem poszedłem na zaoczną wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej, tak żeby sobie uzupełnić, bo chciałem iść w tym kierunku też. To o dziwo się, wiesz, jakby bardziej ludzie kojarzyli tak w środowisku teatralnym, że to improwizacja to Grotowski. Nie. To jeszcze jest, impro jest takie bardziej zabawowe. No, tak. To jest śmieszne w ogóle, bo tą improwizację do Stanów przywieźli Rosjanie, nie? Czyli wszyscy ci emigranci po rewolucji, którzy uciekli z Rosji, to oni tam pojechali do Stanów, ci teatrolodzy i tam ci, wiesz, jakby właśnie ludzie teatru rosyjskiego tam przywieźli trochę tą improwizację, Amerykanie to wzięli, przerobili i potem ta improwizacja znowu wróciła, wiesz, do nas przerobiona. Rykoszetem. Dobra, to dwa pytania. Pierwsze dość proste, ale trochę dotyczące metody i tego, co rozmawialiśmy, jeśli chodzi o kontakt z publicznością, mierzenie. No właśnie, jak mówimy o stand-upie, to w stand-upie się mierzy. Tak? Znaczy tam jakby absolutnie jakby fundamentalny wskaźnik LPM, tak. Czyli laugh per minute, który po prostu, wiesz, jeżeli masz za niskie LPM-y, to w ogóle jesteś do niczego i tak dalej. Czy wy mierzycie takie wskaźniki? Nie. Improwizacja... W stand-upie celem jest żart, w sensie śmiech. W improwizacji trochę efektem ubocznym jest śmiech. Czyli... Jeżeli... Naprawdę? Ja sobie tak o tym myślę. Jak się ze mnie nie śmieją. Bo nie jesteś śmieszny. No. Właśnie. Jak się ze mnie ludzie nie śmieją. Łukasz ma bardzo takie smutne spektakle. Dokładnie. To ja przychodzę i tłumaczę. Jeszcze tej widowni nie wypuszczam ich i im tłumaczę, słuchajcie, to było dobre. To było dobre i celem nie był śmiech. Tak. Pamiętajcie. Tak, przestańcie się śmiać. To nie jest takie, znowu, takie oczywiste czy intuicyjne. Stand-uper wychodzi i musi żartować, bo inaczej nie dowiózł. W sensie nie zrobił swojej roboty.
w improwizacji ona ma być śmieszna, tego chcemy, ale ona też ma być relacyjna, ona ma być intensywna emocjonalnie, ona ma być, bo my robimy świat, to nie jest świat, o którym opowiadam w formie żartu, to jest świat, który pokazuje, jestem w nim, budujemy coś, bo Martyn się ze mnie śmieje. Nie, przepraszam, zacząłem myśleć o tym spektaklu z krasnoludkami. Okej. Okay. Co mówisz, ale zgadzam się, bo no jakby w stand-upie masz tą strukturę, wiesz, no, delivery, wiesz, i tak dalej, puenta na końcu, no, nie masz puenty, przedłużenie puenty, puenta na trzy razy, wiesz, niektórzy pracują nad tym materiałem kilkanaście lat, jak Steve Martin, wiesz, no jakby... No i oni są rzemieślnikami, nie? Oni są tak naprawdę rzemieślnikami słowa, tempa, wyczucia, przedłużania pewnych rzeczy. No a u nas jest trochę inaczej właśnie, tak jak Łukasz mówi, nie? Wychodzi z postaci, z relacji, wiesz, z tego, co tworzycie nagle w tym momencie, z tego, co ktoś powie z widowni, ty to jakoś skomentujesz. Tak, na pewno nie stawiamy sobie, znaczy pewnie porażką dużą byłoby to, że grasz 30 minut i nie ma śmiechu. To może mamy inny współczynnik, nie love per minute, tylko love per hour. One love per hour. Very low love. Please don't, please laugh. Jest coś, ale nie bez kozery, na przykład te krótkie gry, wrócę do nich. To jest szybki strzał, masz dwie minuty i tam jest to, co widziałeś, jest z reguły intensywnie, śmiesznie. Ale masz też na drugim biegunie skali improwizacji slow comedy i ono polega na tym, że pokazujesz życie. No, TJ i Dave to jest taki duet, tak, który gra, uważany za najlepszy duet na świecie oczywiście, znowu, trudno porównywać, ale oni grają od lat, od 2000 chyba pierwszego roku. Możesz ich sobie obejrzeć na VOD, wykupić dosyć dużo kosztują, tak? No. Ale jest tam zapis chyba 8 spektakli, tak, na VOD w dobrej jakości. Polecam. Jest to bardzo dobry teatr i impro jednocześnie. I to nie jest takie super śmieszne, ale powiesz, że to jest zajebista improwizacja. No, jeszcze są mistrzami. Tak, tak, bardzo dobrze. I na Netflix... Ale lepsi niż wy? Nie, oczywiście, że... Lepsi niż Mech i Zając? Ta, no nie wiem. Długo by. Oni o nas nie mówią za wiele. No, o nich też nie chcę. Ja poznałem tego... Dave'a? TJ Jagodowski. Foka się zakochała w Dave'ie. Byliśmy na kawie i zakochała się. A to inna historia. Moja kumpela. O czym mówiłem, że na Netflixie jeszcze jest Middle Ditch and Schwartz i to są trzy z kolei improwizowane przeloty duetu. Całkiem nieźle nagrane jak na improwizację. Tak. Bo oni są jeszcze aktorami i można to... Trochę to jest Ale też jak widzisz w skali, no to masz jedną produkcję Netflixa impro, no, a zobacz ile jest stand-upów. Speciali, tak. Speciali, no to jest bez porównania. Chociaż impro moim zdaniem jest jeszcze trudniejsze w ekranizacji, bo to jest, no te chwile ulotne masz, próbujesz nagrać i to tak się nie sprawdza. Czwarta ściana się jeszcze gorzej sprawdza w impro niż w stand-upie. Hmm. Tak jak ty mówisz, możesz sobie obejrzeć, nikt wtedy cię nie podejdzie, nie zaczepi, co to prawda. Jest, jest spoko i tu masz, wiesz, po prostu mówisz żarty, masz puentę, a w impro, no to jednak nie jesteś w tym commitment, nie jesteś w tym zaangażowaniu. No dobra, obiecałem, że mam dwa pytania, teraz drugie. Jak wyście w ogóle trafili do improwizacji? Dobra, zacznijmy od ciebie. Z koszykówki, no. Ja trafiłem do Bartka. Bartek był w ogóle pierwszą osobą, która mi pokazała na żywo improwizację. Więc teraz przekazuję głos Bartkowi. Tak. Impro. Jeszcze z Hanuszkiewiczem, pamiętam, to było... Poznaliśmy w 71 w kole. Tak było. W kole koło Ryni, oczywiście. W kole koło Ryni. Ja tam z autokaru wyskoczyłem z kosza i się tak zaczęło. Ale tam było morze jeszcze wtedy, dawny czas. Ja jestem dinozaurem impro trochę w Polsce, bo w sumie to zaczynałem tam to robić gdzieś tak, nie wiem, w 2005-2006, więc z Klancykiem zaczynaliśmy, z taką grupą macierzystą moją. No i tak naprawdę pierwsi zaczęliśmy robić to impro. Przywiózł to jakiś kolega nasz, który był gdzieś tam za granicą. Powiedział, ej, za granicą robią coś takiego. Zaczęło się właśnie od założenia koła naukowego, wiesz, na wiedzy o teatrze, gdzie ćwiczyliśmy impro. Z tego zostało parę takich, wiesz, osób, które zaczęły, po prostu uczyliśmy z książek. Był też program Whose Line Is It Anyway, który oglądaliśmy. No i wiesz, zacząłem to robić. Mi kolega się zapytał, właśnie wspomniany Michał Sufi, no i tam takie kółko zakładamy, tam będziemy jakieś takie rzeczy robić. Chcesz przyjść? Będziemy,
jasne, spoko. Nie, no i tak jak wiesz, z tego się tak to wszystko... Społeczność cała zrobiła. Społeczność, to się tak rozwinęło, nie? No bo się pojawiały inne grupy i wiesz, tam w Gdańsku, w Krakowie, tam w Gdańsku była w Grączce i w Wodzie Kąpany, pamiętam, w Krakowie ad hoc i wiesz, jest też Wrocław. No Potatoes jeszcze gdzieś było. Tak, no wiesz, klub też właśnie też to jeszcze scalił, nie? No. I, no i tak to się rozrosło tak naprawdę jakoś w tej Polsce naszej. Okay. Klub komediowy wam nie ciąży jako nazwa? Bo to jest dość mocne zobowiązanie, nie? Znaczy jakby jak ja sobie myślę o tym klub komediowy, to mówię, ty no, oni muszą być zajebiście śmieszni. Love per hour. Znaczy wiesz, no, oni dokładnie tak. dają mocną obietnicę, no. Tak, też myśleliśmy o tym, czy bardziej pójść, wiesz, w abstrakcyjną nazwę w stylu, wiesz, dom bez klamek, czy coś takiego, ale też myśleliśmy, że Piwnica pod ziemią jeszcze była? Piwnica pod ziemią i wiadomo, ale też klub komediowy też jest, stał się jakby, że w Stanach są te comedy cluby. Mhm. Nigdy u nas nie było tego, wiesz, takiej po prostu nazwy i uznaliśmy, że to jest najprostsza nazwa i też tłumaczy dosyć prosto, co się dzieje. No i też wydaje mi się, że fajna się z tego zrobiła renoma wokół tej nazwy tak naprawdę. Taki trademark. Taki trademark. No dobrze. To ja postawię tutaj kropkę za was, bo w końcu trzeba ją kiedyś postawić. Wszystkim tym, którzy nas słuchali, szczególnie swoim stałym widzom również korporacyjnym, chciałem powiedzieć, że moim wielkim osobistym marzeniem jest to, żeby klub komediowy grał po wielu moich wystąpieniach lub też na waszych imprezach po prostu. Faktycznie dbajcie o to, za chwilę wchodzimy w okres Wigilii, później Nowy Rok, czyli pierwszy kwartał, najbardziej intensywny kwartał eventowy, kick-off, nowe plany, trzeba otworzyć jakiś nowy rok dobrze. W tym roku będzie fajnie z eventami, w końcu nam zmienili ferie, nie będą ściągnęły ferie bez sensu, 8 tygodni z podziałem na województwa. Tak jeden to, weekend, cała tak to Polska. Jeden weekend, cała Polska, bach, później będzie można z powrotem wrócić do roboty i nie będziemy tego niepotrzebnie rozbijać, więc absolutnie tutaj ewidentnie to widać, że mamy plan na taki mocny, intensywny kick-off w tym nowym roku, odbudowanie gospodarki, która i tak ma się dobrze, więc generalnie jakby to, więc pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli sprawić, żeby ludzie wasi się naprawdę dobrze pobawili, to klub komediowy jest genialnym rozwiązaniem. Wiem, widziałem, sprawdziłem, zasikałem pieluchę dwa razy. Czuliśmy. I tak myślałem, co to za dziwne śmiechy są. Coś tak moczem pachniało. Dobra, ja jadę do Ryni już. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo, że znaleźliście czas, że przyszliście, że staraliście się mnie nie upokorzyć w momencie, w którym miałem dodawać rozszerzenia tego, co wam przychodzi z łatwością. Możesz na nas liczyć. Więc dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło, że się mogliśmy spotkać. Dzięki super, bardzo, że tutaj byliście. Do zobaczenia. I teraz ten moment, w którym jestem bardzo słaby. Pamiętajcie, jeżeli oglądaliście ten program na Spotify'u lub iTunesie lub innym formacie podcastowym, to jest ten moment, żeby dać dużo gwiazdek. Dzięki temu ten program będzie lepiej postrzegany. Oszukamy algorytmy i będzie super. A jeżeli oglądaliście go na YouTubie, to pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek i udostępnianie znajomym. A jeżeli byliście z nami na żywo, to jest ten moment, żeby zrobić sharing is caring, czyli komentarze, oznaczanie znajomych, którzy powinni obejrzeć tę audycję lub udostępnienie kolejnym. Ha! Widziałeś, jak to zaimprowizowałem? Ładnie powiedziałeś. Wow. Zajebiście, no, nie? Ekstra. Dobry w to jestem jednak. Dobrze, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Muzyka. Kamera ciągle na